Szanowni Państwo, z tej strony sztuczna inteligencja z Żoliborza. Zapraszam na cebulę na torcie, serię podcastu dezinformacyjnego. My się prawdy nie boimy. Witam, tutaj doniesienia z putinowskiej Polski. I piknik na skraju głupoty. Zapraszamy na podcast dezinformacyjny, konkretnie na cebulę na torcie, czyli podsumowanie ostatniego tygodnia. Na początek dziękujemy wszystkim patronom, którzy do nas cały czas regularnie i konsekwentnie dołączają, szczególnie jednemu nowemu patronowi, który pragnął zachować anonimowość, oraz naszemu najhojniejszemu jak dotąd patronowi, panu Pawłowi Stelmachowi. Tematem tego tygodnia zrobiliśmy dezinformację wokół powodzi. My już trochę na ten temat mówiliśmy bodajże dwa tygodnie temu. Wydawało nam się, że w miarę jak ta powódź spłynęła, już teraz sobie gdzieś tam płynie Odrą po tych nizinach i ten najbardziej dramatyczny etap w górach się skończył, że temat się zakończy, ale okazało się, że nie, gdyż w ciągu ostatniego mniej więcej tygodnia, to się zaczęło dziać po 20 września, my to nagrywamy 2 października, zaczęły wiralować w internecie fejki dotyczące liczby ofiar tejże powodzi. To jest chyba najgłupsza teoria spiskowa, z którą miałem styczność tak od dłuższego czasu. Mieliśmy co prawda Grzegorza Brauna, ale to już było dawno temu i on zbierał bardzo dużo różnych teorii spiskowych, ale one były na takim stopniu ogólności wysokim, że faktycznie ktoś mógłby pomyśleć, że okej, może gdzieś tam ci Niemcy przeciwko nam spiskują. Natomiast nie, tutaj jak wszystko na samym końcu zostanie podsumowane, tutaj jest sytuacja zero-jedynkowa. To po prostu nie miało miejsca i tyle. Powiedziałem, że po 20 września zaczęło się taki zalew tej dezinformacji. To szło z kilku stron, kilkoma kanałami. My tutaj z pewnością nie wymienimy wszystkich. Za chwilę zacytujemy fragment artykułu Konkret 24. To jest taki fact-checkingowa odnoga TVN24. I to dotyczy jednego z tych głównych kanałów z pewnością, który do mnie trafił na Twitterze z 10 różnych stron. Mianowicie w podcaście Otwarta Konserwa prowadzący Krzysztof Ziemiec, to jest ten Krzysztof Ziemiec z TVP PiSowskiego, który oczywiście z niego odszedł, gdy zostało wyczyszczone z PiSu, rozmawiał z niejakim Radkiem Pogodą. Radek Pogoda to jest taki youtuber, taki tam twórca internetowy, no ale zlokalizowany we Wrocławiu. No a miastu Wrocław też groziło zalanie, więc dlatego go prawdopodobnie zaproszono. No i on tutaj powiedział, jakbyś mógł zacytować za Konkretem 24. To będzie bardzo długi cytat i będzie bardzo dużo gęstego. Tak. W trakcie rozmowy Ziemiec zadaje pytania od widza. Dlaczego nie ma żadnych wiarygodnych informacji na temat liczby ofiar? Jak myślisz? Pogoda odpowiada. Bo jeszcze nie czas na to. Myślę, że jeszcze nie wiadomo, ile ich jest. Mamy informacje od widzów, że amatorzy, którzy wchodzili, żeby ratować ludzi, dojść do samochodu zagrzebanego w błocie, żeby znaleźć jakieś auto wplecione w drzewa, dochodzili do samochodu, w którym siedziała 6, 7 ludzi. Ziemiec dopytuje. Czyli co? Sugerujesz, że ta liczba ofiar może sięgnąć nawet około setki? Pogoda mówi, że dużo wyżej i kontynuuje. Katarzyna Tarnawa, którą znamy z odwagi z czasów właśnie grypy 19, chodzi o COVID-19, przypis redakcji, jest uznawana i odsądzana przez wielu ludzi od czci i wiary jako szaleniec, foliara, płaskoziemca, antyszczep i tak dalej. Ciekawe czemu. Ona jest osobą, która całkowicie postawiła na szale swoją reputację, swoje życie zawodowe, jako prawnik. Do niej masa ludzi, którzy nie boją się mówić, zrzuca informacje. Od Katarzyny przez moich widzów przepłynęła informacja, że może tych ofiar być ponad 400. Następnie gość Ziemca dodaje, plotka o tym, że jest ponad 100, mamy od zeszłego tygodnia, od wtorku, od środy. Czyli, ja przepraszam, jeszcze tak tylko zanim się oddam głos, czyli on sam mówi, że to jest plotka, powołuje się na typiarę, która faktycznie jest foliarą, no nie oszukujmy się. Tak. Ale wcześniej odmówi, że to jest całkowicie wiarygodne, bo to widzowie, którzy się nie boją o czymś mówić. Tak, jedna uwaga, jeśli ja widzę gdzieś napisane coś, albo ktoś coś mówi, że ktoś nie boi się czegoś mówić, to ja już wiem, że się będzie działo. No właśnie. No i ten odcinek cytuję dalej za Konkret 24, zaraz do pani Tarnawy przejdziemy, Tarnawy Gwóźdź, bo to jest jej pełne nazwisko. Ten odcinek podcastu do 27 września miał 64 tysiące odtworzeń, to można jeszcze powiedzieć, że stosunkowo niewiele, ale jego fragmenty wycinane przez internautów zyskały na popularności także w serwisie X, czyli na Twitterze. Martwi ludzie w samochodach, liczba ofiar powodzi może sięgać kilkuset osób. Tego samego dnia podał anonimowy internauta w serwisie X. Do postu dodał fragment opisanego wyżej odcinka podcastu. Wpis z nagraniem wyświetlono ponad 176 tysięcy razy. Dodajmy, że ten tekst Konkret 24 jest przed 5 dni, co znaczy, że te 176 tysięcy razy było mniej więcej w tam 4 dni wyświetleń. To już jest dużo, jak na polskie warunki. No dobrze, ale kim jest pani Katarzyna Tarnawa, właściwie Katarzyna Tarnawa Gwóźdź? To jest taka prawniczka,
która... Zapnijcie pasy. Tak, to jest taka prawniczka, znaczy nie będę to jakoś strasznie długo nie opowiadał, być może kiedyś zrobimy jakiś zbiorczy odcinek o jakichś antykowidianach, to tam będzie o niej dłuższy ustęp na pewno, bo to jest jedna z czołowych postaci polskiego świata antykowidowego, ale ona oprócz tego, że jest antykowidianką i foliarą jak najbardziej, to można spokojnie tak powiedzieć, ona też jest zaangażowana w ruch Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń. To jest taka grupa... Delikatnie mówiąc tak, antysystemowa, spiskowa, prorosyjska, infiltrująca polskie siły mundurowe. Ona została w dużej mierze, może nie rozbita, ale została, doszło do przeszukań w wykonaniu ABW rok temu mniej więcej. To tam było chyba tak, że decyzję wydał jeszcze Mateusz Morawiecki jako premier, bodajże w grudniu zeszłego roku, tuż przed sformowaniem nowego rządu, a do przeszukań doszło w styczniu już za nowego rządu. I rzeczywiście ta grupa Bronimy Munduru dla przyszłych pokoleń jest powszechnie uważana za sceptycznie podchodzącą do idei skarpetki i to jest jakby pogląd ponad podziałami partyjnymi. Tak się uważa w PiS-ie, PO, w PSL-u, na lewicy, być może w Konfederacji, znaczy na pewno w Konfederacji, niektórzy przynajmniej mają na ten temat inne zdania, ale nawet w Konfederacji to jest to szalone skrzydło Konfederacji, tak? To takie właśnie bardziej szurskie, antyszczepowe i tak dalej. Czyli na przykład Sławomir Mentzen nie przypomniał sobie, żeby jej bronił szczególnie, ale Brauniści już z pewnością. I teraz zobaczmy, co się stało. Ona rzekomo coś mówi, tak? To podchwytuje jakiś, youtuber, z nim wywiad robi była gwiazda TVP. W trakcie tego wywiadu jest pytanie od widza, pytanie już z tezą, bo pytanie brzmiało, przypomnijmy, dlaczego nie ma żadnych wiarygodnych informacji na temat liczby ofiar? No ale niby dlaczego miało ich nie być? Były. Co najwyżej można było powiedzieć, że jeszcze kogoś nie znaleziono. Policja mówiła. Na początku była informacja o jednej ofierze, pamiętasz? Później chyba o trzech, później o siedmiu i ten stan siedmiu się dłuższy czas utrzymywał. Tam na jakiejś konferencji prasowej doszło do takiego zamieszania, że ktoś powiedział, że tu były trzy osoby chyba w Lądku i siedem gdzieś tam indziej, więc z tego niektórzy wysnuli wniosek, że 10, ale to był jakiś tam lapsus słowny i nie o to chodziło. No i później znaleziono jeszcze dwie ofiary, tak? Więc zdaje się, że na ten moment mamy 9 ofiar. Natomiast jak zawsze w takim wypadku jest trochę chaosu, tak? I troszeczkę, wiesz, problemów komunikacyjnych ze strony przedstawicieli służb. Ale czym innym jest stwierdzenie, że no dobrze, policja powiedziała, że było 7 osób, a być może już wtedy było 9, 10, nie wiem, 12, tak? Może poszukują jednej osoby, a tak naprawdę zaginione są 4. To jest ta skala. A oni tu mówią o 100, chwilę później o 400, no nie? To podchwytują jakieś randomy z Twittera. No i na przykład tak, cytujemy dalej. Straszne. Jeżeli nie było ostrzeżenia, to ludzie mając 10 minut na ewakuację zabierali dzieci, dokumenty, laptopa i wsiadali w samochód. Ofiar śmiertelnych może być nawet ponad 400. 24 września ostrzegał w serwisie X, czyli na Twitterze, kto? Marek Kuna, były doradca społeczny posła PiS Przemysława Czarnka. Do wpisu dodał nagranie z fragmentem podcastu Ziemca. Jego wpis, czyli tak jak sam podcast miał 60 kilka tysięcy wyświetleń, jego wpis miał 198 tysięcy wyświetleń. No więc tam było 64 tysiące, tu 198, tylko jeden tweet. Udostępnił go na przykład, 1000 osób w ogóle go udostępniło, w tym na przykład Rafał Bochenek, rzecznik prasowy PiS-u. Już zostawmy Marianną Schreiber, bo powiedzmy, że ona jest już jakby... reprezentuje tylko siebie, nikt jej nie bierze na poważnie. Ona też tam o tym mówiła, że setka ofiar tylko w Kotlinie Kłodzkiej to miało 260 tysięcy wyświetleń. Inne randomowe konta podawały tam setki, tysiące ofiar już w ogóle w pewnym momencie. Jak zwykle w takim wypadku bywa, to już wiesz, rosło. Po prostu z każdym kolejnym tweetem się okazywało, że ich jest więcej i za chwilę by się okazało, że tam w ogóle pół Śląska utonęło, tak? Drugim takim... można powiedzieć kanałem. Bardzo adekwatne określenie. I dobrze rozpowszechnił fejka, był niejaki Bartłomiej Graczak. Wyobraź sobie, dawniej pracował gdzie? O, to w różnych miejscach. On pracował chyba w TVP na pewno, ale wcześniej pracował w Republice. A tutaj jedną rzecz można wspomnieć. A to nawet nie wiedziałem, on w Republice był, naprawdę? To jest taka ciekawostka, on swego czasu był na Marszu Niepodległości i ja takie screeny zrobiłem, jak wpisywał tweety, że to jest taka dostojna atmosfera, kolejny tweet, że lecą butelki, a potem się okazało, że myśleli, że on jest z TVN-u, więc był taki dłuższa jego tyrada, jak wydziera się po prostu na tych ludzi, tłumacząc, że tu nie ma żadnego TVN-u, to jest TV Republika. A, to on, bo ja pamiętam tą sytuację, to nie skojarzyłem, że to on. No to ciekawie, to miło, że o tym pamiętałeś, to ja o tym nie wiedziałem. Zalinkuję wszystko. Ale on teraz ma swój kanał na YouTubie, nie będziemy podawali nazwy, bo nie będziemy. No i co? I on napisał coś takiego, że generalnie jak ktoś utonie w aucie, nie? Czyli no, policja znajdzie samochód z martwym człowiekiem w środku, który utonął, bo woda porwała ten samochód, to wpisuje to jako wypadek komunikacyjny. Przejdziemy do tego na samym końcu. Na razie kontynuuj.
Dalej, Warchoł, czyli poseł PiS, nagle zażąda od Tomasza Siemoniaka, czyli... Nie, przepraszam, to jest poseł Suwerennej Polski. No tak, przepraszam, prawda, Suwerennej Polski. Nagle zażąda od Tomasza Siemoniaka, czyli ministra spraw wewnętrznych, by ujawnił, podkreślam to słowo, liczbę ofiar, tak jakby ktoś ją ukrywał. Michał Woś, czyli były wiceminister, też o to dopytywał. Ziobro napisał, że Tusk ukrywa liczbę ofiar. 350 tysięcy wyświetleń miała ta informacja, nie? Bochenek, że policja na polecenie rządu Tuska próbuje wmówić społeczeństwu, iż w wyniku kataklizmu w trzech województwach dotychczas mamy 7 ofiar śmiertelnych. Zdaniem policji jedynie 7 osób nie zostało w porę ewakuowanych i uratowanych. No i oczywiście tutaj, wiesz, tak zasiewa takie ziarno, że próbują nam wmówić, że to możliwe, że w trzech województwach tylko 7 ofiar i tak dalej. A ja tu widzę, bo patrzę na ten nasz skrypt, że zapomniałeś wspomnieć o najważniejszej osobie, bo zaraz do Bosaka przejdziemy. Najważniejszą osobą był Jarosław Kaczyński, który, on to troszeczkę inaczej powiedział. On nie powiedział tam tak, jak oni, nie zarzucał, że coś jest zaniżane, tylko tak jak on to ma w zwyczaju, powiedział, że my nie wiemy, jaka jest prawdziwa liczba ofiar, bo możliwe, że to się tam na rzeczy i tak dalej. Nie było to powiedziane tak wprost, że ktoś tam czymś manipuluje, ale potem na ten temat redaktor Michalski rozmawiał z Jackiem Sasinem, który właśnie się tłumaczył ze słów prezesa. To jest w sumie kiepska fucha, bo trzeba się ze słów prezesa często tłumaczyć. I on, to jest po prostu pięknie, on twierdził, że no prezes tam niczego nikomu nie zarzucał, a poza tym oni są wyrazicielami opinii publicznej. Rozumiesz, czyli jak opinia publiczna powie jakąś dowolną bzdurę, to on to powtórzy. Ciekawe, czy powtarza te inne rzeczy, które opinia publiczna ma do powiedzenia na temat Zjednoczonej Prawicy, czy to też można powtarzać? Ale czy Kaczyński w tej wypowiedzi powiedział, że pewnie ludzie spotkali się w pewnym miejscu, podjęli pewne decyzje, czy nie? Nie było czegoś takiego, było tylko tak, jak to Kaczyński ma w zwyczaju, oczywisto oczywistości. I to trzeba osadzić w kontekście tego, co się działo wcześniej, gdzie pół Zjednoczonej Prawicy powielało dezinfo o tym, jak to rząd Tuska, uśmiechnięta Polska, ukrywa prawdę. No ale żeby nie było, że tylko Zjednoczona Prawica, Krzysiu Bosak w studio RMF FM, powołując się na tego, że Graczaka, który... Aha, jeszcze zapomniałem dodać najważniejszego. Ten Graczak napisał, że ta policja tak kwalifikuje ludzi, którzy utonęli w autach jako ofiary wypadków komunikacyjnych, źródło brak. Po prostu tam oczywiście go ludzie pytali od razu, ale czy można jakieś źródło? Znajomy w dolnośląskiej policji. Aha, czyli zaufaj mi, bracie, tak jest, nie? No i Bosak to powielił, powołując się na tego Graczaka, powiedział, że funkcjonariusze policji na Dolnym Śląsku mają polecenie, żeby kwalifikować utonięcia w samochodach porwanych przez rzekę jako wypadki komunikacyjne. A czy przepraszam, czy wiesz, kto przeprowadzał ten wywiad z Bosakiem? A nie pamiętam, kto? Nie mów, że Mazurek. Oczywiście, że profesor Uniwersytetu Chłopskiego Rozumu. Na samym początku usiłował to prostować, ale potem mu się znudziło i Bosak już szedł w swoje normalne tryby, że tu właśnie władza kłamie. Warto tu wspomnieć, że jakiś czas temu była taka sytuacja, że ktoś kogoś napadł, Krzysztof Bosak stwierdził, że to na pewno byli Ukraińcy, policja stwierdziła, że nie, Krzysztof Bosak powiedział, że policja kłamie, także z nim się nie da dyskutować, natomiast Mazurek się nawet jakoś specjalnie nie postarał, co nie powinno nas dziwić. No tak, on ma krótki okres skupienia. No i dla porządku dodajmy, że jeszcze poseł Krzysztof Cieciura, mogliście o nim nie słyszeć, ale taki poseł PiS też w mównicy już pytał o to prawdziwą, w cudzysłowie, liczbę ofiar. No i teraz tak, podsumujmy, czyli jest tak, trwa powódź. Tak? Można domniemywać, że liczba podanych ofiar jest niepełna, bo jeszcze znajdą po prostu kogoś, tak? Gdzieś kogoś w jakiejś wsi zmyło w samochodzie i no, mogą go znaleźć za tydzień, prawda? Ale to, słuchaj, bo to może być taka kwestia, że... Ale okay, mówimy tego... ciągle o małych liczbach. Tak, że tak? To może być ktoś, kto po prostu przyjechał w odwiedziny do, z innego województwa, nie zdążył uciec, więc zanim tam dojdzie do tego, że ktoś go tam znajdzie, wiesz, no, on zaginął w innym województwie. Wiesz, o co chodzi? No, to co, tak jak to się może zdarzyć, ale to jest jedna osoba, dwie osoby, a nie tysiąc. Może być tak, tak, może być tak, że tam ktoś jest samotny, więc może nikt się o tą osobę nie upomina, nie zgłosił zaginięcia. Okej, to się wszystko może zdarzyć. Czyli chodzi mi o to, że póki ta powódź trwa, właściwie póki trwa sprzątanie po tej powodzi, tak, którego jest od groma, polecam zdjęcia z tych miast, przez które ta fala przeszła, zobaczcie jaka jest warstwa tego mułu i tego szlamu i tego syfu na ulicach, to jest czasem po pół metra, tak? Na bardzo dużej powierzchni, jest naprawdę mnóstwo sprzątania. No więc dopóki to trwa, można domniemywać, że gdy policja mówi, mamy potwierdzone na przykład tam 7 czy 9 zgonów i dwie osoby są poszukiwane, czyli powiedzmy, że te 9 plus 2 to 11, no to można domniemywać, że no dobrze, być może bilans ostatecznie zamknie się na 13, 15 osobach, bo właśnie gdzieś tam daleko, tak, w jakimś zapomnianym gospodarstwie ktoś umarł i o tym nie wiemy, tak? No ale mówić, że 100, 400 i tak dalej, to już jest zupełny absurd i za chwilę dojdziemy jeszcze do
tego, jak to by się miało odbywać i dlaczego, ale podsumujmy ciąg dezinformacyjny, czyli jednym, tych kanałów było kilka, ale jeden z nich wyglądał tak. Mówi tak pani prawniczka z prorosyjskiego, antyszczepionkowego, antysystemowego ruchu, tak? Pani Katarzyna Tarnawa-Gwóźdź, ruchu zresztą, który jest na celowniku ABW jako działający, no, zagrażający bezpieczeństwu państwa, destabilizujący. I był państwo, na tym może... celowniku jeszcze w czasie, w którym ABW było pod kontrolą Zjednoczonej Prawicy. Wiem, że o tym wspomniałeś, tak, ale warto dodać. Tak. Tak, dodajmy tak, rzeczywiście, to jest ruch tak jawnie antysystemowy i prorosyjski, że jakby i teraz i za PiS-u tak samo ponad podziałami politycznymi ABW się nimi interesowało. Za nią powtarza to, przepraszam, youtuber, no nie? Jakiś po prostu youtuber, to tak jakby ja czy ty to powiedział, no my nie jesteśmy może youtuberami, ale powiedzmy to ten sam level, tak? Czyli nikt, kto się na tym zna, jakoś tak jakby zawodowo się tym zajmuje i tak dalej, po prostu jakiś gość, którego wziął do studia akurat Ziemiec TVP, no, muszę się do swojego kanału. Z tobą nie zgodzić, bo my w przeciwieństwie do pana youtubera jednak zajmujemy się researchem, poniekąd zawodowo też, tak więc no nie powtórzylibyśmy jakiś bzdur, ale no generalnie tak w uproszczeniu, owszem, to jest jakaś przypadkowa osoba, równie dobrze mógł kogoś z ulicy wziąć. Tak, bo on nie podał żadnych dowodów, może tak powiedzmy, bo jak dla mnie to może być człowiek z ulicy, jeżeli przedstawi dowody. On po prostu powiedział, że ma widzów i widzowie go o to zapytali i ci widzowie to wzięli od pani Tarnawy-Gwóźdź. To się robi wiralowe w internetach. No jak się już robi wiralowe w internetach, to oczywiście podchwytują to posłowie Zjednoczonej Prawicy, okazjonalnie Konfederacji i oni piszą interpelacje, pytają z sejmowej mównicy i tak dalej. W mediach robi się ogólne wrażenie, że coś jest na rzeczy, że... No nie wiemy, może 400 to przesada, może nawet 100 to przesada, ale kto wie, 50, 70, no na pewno nie 7, bo to jest niemożliwe, nie? Skoro w 97 roku było kilkadziesiąt ofiar, to teraz miałoby być tylko 7 czy 9, no niemożliwość. No i można to podsumować tak, dezinformacja, robisz to dobrze. No to właśnie tak się odbywa. Czyli ja o tym mówię, żeby przypomnieć, że gdy do takich operacji dezinformacyjnych dochodzi, to one się nie dzieją w próżni, to ciężko wymyślić coś od zera, tak? Zwykle potrzeba jakby tego... zakotwiczenia. Takiego zakotwiczenia w rzeczywistości, czyli musi coś się stać. Wybucha wojna, jest pandemia, prawda, jest wysoka inflacja na przykład, nie? Doszło do jakiegoś medialnego zabójstwa, tak jak wtedy właśnie na Nowym Świecie, tak? Co tam trzech czy czterech mężczyzn zaatakowało jednego, zabili go, no i oczywiście od razu się zrobiło dezinfo, że to Ukraińcy, później się okazało, że Polacy. No i albo na przykład przychodzi powódź, tak? No i jest troszeczkę chaosu informacyjnego, troszeczkę się nie wiadomo, ile tych ofiar jest, trochę ich szukają, policja tam, przepraszam, nie policja, tylko generalnie przedstawiciele samorządów tam na jednej konferencji powiedzieli tak, w taki, no, powiedzmy, źle skonstruowali zdanie, z czego można było wywnioskować, że ofiar jest o 3 więcej niż jest w rzeczywistości i tak dalej, i tak dalej. Nie? I na tym prawdziwym jakby trzonie budujesz dopiero szalone teorie, bo nie musisz wmawiać wtedy publiczności, że jest powódź, której nie ma, bo wszyscy wiedzą, że jest powódź, wszyscy ją widzieli w telewizji. Gdyby to miała być prawda, to co oni mówią? Oni, to znaczy politycy PiS-u, Konfederacji, różni tam youtuberzy i medialne osobistości z okolic prawicowych, no to właściwie mielibyśmy jakiś ogromny spisek, tak, w którym musieliby brać udział, no tak pomyślmy, no policja, bo to nas powiedzieli z imienia. Ta policja, no policja nie wystawia aktu zgonu. Kto wystawia akt zgonu? Dobrze, chwileczkę. Po pierwsze, ja to zaraz rozbiję na atomy, ale tutaj widzę, że pominąłeś też jeden podpunkt. Jak zadałeś takie pytanie, kto miałby to robić? Miałby to ukrywać? No więc tutaj oczywiście wniosek jest oczywisty. I po co? Wniosek jest oczywisty. No rząd uśmiechniętej Polski, ponieważ jak wszyscy wiemy, do tej powodzi doszło z winy Donalda Tuska, no więc dla niego to jest bardzo istotne, żeby ukryć prawdziwą liczbę ofiar. I jak się faktycznie szło taką narracją, to potem można zbierać jakieś inne. I myśmy o tym mówili wielokrotnie i to powtórzymy, jak bardzo między skrajną prawicą, jakimiś takimi szurami, nawet skrajnie prorosyjskimi, nie ma kordonu sanitarnego i wszystko przecieka do PiS-u. Przyściutko. To jest tak, że prezes zachowuje się momentami jak Grzegorz Braun. Grzegorz Braun jest kolekcjonerem teorii spiskowych, a prezes sobie wybiera tylko i wyłącznie te, które trendują. No bo Grzegorz Braun pod tym względem jest bardziej egalitarny. Trenduje, nie trenduje, on po prostu i tak będzie sobie coś tam weźmie. Prezes woli tylko te, które się mogą do czegoś przydać i oczywiście robi to, no bo to nie jest głupi człowiek, więc robi to w taki sposób, że wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale w razie czego można potem prezesa bronić. No ale do czego się to miało sprowadzać? Miało się to sprowadzać do tego, że policja no fałszuje akty zgonu. Dlatego, że po pierwsze, zacznijmy od tego, że policja aktów zgonu nie wystawia.
No bo nie może wystawiać. I jeszcze jest inna kwestia, no bo dlaczego mówimy o aktach zgonu? Bo tutaj ktoś nam tłumaczy, że policja, policja, bo już tutaj nie jakieś inne służby, to już było, była stargotowana policja. Policjanci znajdują ciało w samochodzie i wpisują w akcie zgonu, no gdzieś by indziej, że tutaj do zgonu doszło w wyniku wypadku komunikacyjnego. I w myśl tych narracji tak właśnie to przebiega, że wcale nie, ponieważ w praktyce, jeśli ciało gdzie zostanie znalezione, to sekcja zwłok jest niemalże z automatu przeprowadzana. Co prawda zleca to prokurator, ale to jest tak, że w wyjątkowych sytuacjach może stwierdzić, że nie. I to naprawdę bardzo wyjątkowych sytuacjach, a nie w sytuacji, w której znaleziono ciało w samochodzie. A dzieje się tak dlatego, że jak się znajdzie takie ciało, to nie ma pewności, jak doszło do tego, że temu człowiekowi się zmarło. Czy on zmarł, bo nie wiem, dostał zawału w tym samochodzie, czy faktycznie utonął, czy może ktoś go po prostu zabił. Trzeba wykluczyć udział osób trzecich, no i od tego jest prokuratura. No właśnie, nikt by nie zaryzykował. Jeszcze to jest coś takiego, że to było odgórne polecenie. No to gdzie jest kwit? Gdzie są sygnaliści? No, uwierz mi, mordo, jacyś... Widzisz, polecenie było tylko ustne właśnie po to, by nie było dowodów na papierze, nie? I nikt go nie nagrał, nikt go nie słyszał. Ale co ważniejsze jest to, że nikt się nie sypnął, bo zobacz, miałbyś tak. Ale właśnie o to chodzi. Prokuratorów. Patologów. Tak. Ratowników. Tak. No bo taki ratownik mógłby powiedzieć, dobra, dnia tego, a tego wyciągnąłem, znalazłem ciało, ewidentnie topielca, a później zobaczyłem, że ktoś po drodze sfałszował akta zgonu i wpisał, że człowiek na przykład zmarł na zawał serca. Nie? Lekarze. Nie na zawał serca, to był wypadek komunikacyjny. Ale już nawet pomijając to, w samochodzie. Ktoś tym ludziom musiałby wydawać te polecenia. Czyli tak, albo przedstawiciele rządu, albo samorządów, albo nie wiem, służb może jeszcze, tak? Więc mamy kolejne levele ludzi, którzy biorą w tym udział. W tym wszystkim, jeżeli w tajemniczy sposób zniknęłoby około 100 osób, no to te 100 osób ma rodziny, tak? Powódź ta jak najmocniej uderzyła na stosunkowo niedużym obszarze, gdzie mieszka powiedzmy do kilkuset tysięcy ludzi, więc można domniemywać, że ludzie się mniej więcej znają, to są nie jakieś tam wielkie metropolie, jak wiesz, no Wrocław to jest jedyna tam taka wielka metropolia, tak? Tak, to są mniejsze miasta, miejscowości, średnie miasta. Byłoby wiadomo, gdyby 100 osób gdzieś tak, wiesz, przepadło bez słuchu, nie? I zniknęłoby. Rodziny by się chyba o nie upominały. Tak. Rodziny by mogły przychodzić do szpitala czy do kostnicy, patrzeć na ciało, domagać się sekcji zwłok, gdyby jej nie wykonano, a gdyby była sfałszowana, to domagać się ponownie i tak dalej. No jakby... Przepraszam, to byłaby informacja, byłaby, przecież rodzina dostałaby informację, gdzie znaleziono ciało i na pewno tak. Nikt z rodziny nie zwróciłby uwagi na to, że to zginął w wypadku samochodowym. No oczywiście. Dokładnie. To... Akurat w miejscu, gdzie szła fala powodziowa, tak? Na drodze, którą zmyło. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której ktoś chce zrealizować polisę autokasko. Przecież ubezpieczyciel też by to miał wgląd do tego, czy samochód został uszkodzony w powodzi, czy nie, a autokasko też to obejmuje, ale to jest dla ubezpieczyciela istotne, więc oni wszyscy biorą udział w spisku, mającym na celu zaniżenie liczby ofiar. Brzmi to bardzo prawdopodobnie i wiarygodnie. Jak każdy spisek, ale dodajmy jeszcze jedno. Ja o tym napisałem kilka dni temu na Facebooku, że przypominam, że żyjemy w XXI wieku, w trzeciej dekadzie już. Każdy ma w kieszeni telefon komórkowy z kamerą HD. Dostęp do internetu nawet w obszarze górzystym jest praktycznie wszędzie. Nawet jak tam na jakiś czas prąd padł i ludziom się rozładowywały telefony, na miejscu były setki tysięcy ludzi z telefonami, setki dziennikarzy polskich, zagranicznych, którzy mają, no, dla różnych firm pracują, więc jakby nie ma powodu, by dziennikarz, wiesz, z Francji realizował zlecenia, żądania reżimu uśmiechniętej Polski Donalda Tuska, prawda? Czemu miałby to robić, nie? No i zmierzam do tego, że chociaż jedno zdjęcie, nagranie tych nadprogramowych ciał gdzieś powinno się pojawić, nie? Gdzieś powinno być wojny, nie ma z tym problemu, tak? Każdy, kto jest zainteresowany zdjęciami niekiedy mega brutalnymi z wojny, jednej albo drugiej, na przykład w Gazie, albo teraz jeszcze w Libanie, albo w Ukrainie, bez problemu je znajdzie. Na Twitterze, na Telegramie, naprawdę wszędzie. I jakby można się bawić w zliczanie zniszczonych pojazdów i tak dalej. Może powiem tylko tak, że od początku wojny w Ukrainie istniał taki portal, on już zakończył działalność, bo już nie dawali rady, nazywał się Oryx, który zliczał po jednej i drugiej stronie zniszczone pojazdy i je geolokalizował. I robili to tylko na podstawie powszechnie dostępnych w internecie zdjęć i nagrań i zliczyli ich kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy ciężarówek, transporterów, pancernych czołgów i tak dalej. Wszystko w warunkach wojennych, gdzie jest, wiesz, założona blokada informacyjna w dużej mierze przez obie strony, no nie? A tutaj próbują nam wmówić, że w obszarze, gdzie nie ma żadnej blokady informacyjnej,
nie toczą się działania wojenne, no, dochodzi do katastrofy naturalnej, prawda, ale no ona jednak trwa tylko kilka dni. Są setki tysięcy ludzi, setki dziennikarzy, policjantów, ratowników, strażaków, żołnierzy, WOTowców, kto kogo tam, GoPru, wolontariuszy przecież mnóstwo i że nikt, żaden nie znalazł zdjęcia żadnego ciała. Czyli co? Ktoś znajduje ciało, przyjeżdżają jacyś faceci w czerni z jakiejś taniej jednostki, zabijają tą osobę i potem fałszują akta zgonu tego ciała, no... No właśnie miałem powiedzieć, że kolejna teoria spiskowa będzie polegała na tym, że tych wszystkich ludzi, tych sygnalistów i tych telefonowi, którzy robili zdjęcia, też zabili. Dokładnie. A może przez to jest 400 ofiar? Może utopionych było tylko 100, a pozostałe 300 to ci, którzy ich znaleźli, też trzeba ich było zabić. You never know. Wiecie, my poświęcamy temu tyle uwagi, dlatego żeby pokazać, jak bardzo skuteczna potrafi być dezinformacja opierająca się na totalnej głupocie, bo tutaj, no to właśnie ten Ziemiec jest osobą identyfikującą się jako dziennikarz i on nie zadał podstawowego pytania temu gościu, no mordo, jakieś dowody, no okej, no widzowie, no każdy, kto ma oczy i wchodzi na YouTube'a, wie, co się dzieje w komentarzach pod filmikami. No myśmy mieli najazd kiedyś brownistów, ale teraz już nas nie obserwują, zachęcają nas do tego, żebyśmy skasowali konto. To były różne inne rzeczy, które musieliśmy usunąć, żeby nas przypadkiem YouTube za to nie ukarał, za nie nasze komentarze, ale pamiętajmy o tym, że pisowcy, gdyby zadali sobie trud sprawdzić, skąd się wzięła ta informacja, wiedzieliby, że pochodzi od osoby, którą nawet ich własna partia uznała za, no, za zagrożenie w pewnym sensie. Ale nie, jeżeli trzeba przywalić uśmiechniętej Polsce, można się schylić po dowolne dezinfo. Dokładnie tak. I to oczywiście jest kolejny taki schodek i kolejny stopień do tego, żeby niszczyć zaufanie ludzi do służb, do administracji, które to zaufanie tak jest bardzo niskie. Dokładnie, tak jakby nam tego brakowało. Więc tak, to miejcie po prostu w pamięci, że za każdym razem, gdy dochodzi do tego typu zdarzenia, czy to jest powódź, czy jakaś wichura, czy właśnie wojna, albo nie wiem, jakiś zamach terrorystyczny może się zdarzyć, prawda? Bo coś w tym stylu, coś co budzi duże emocje, to zawsze znajdą się tacy, którzy będą próbowali na tych emocjach coś ugrać, je podkręcać celowo, żeby po prostu was oszukać. To powiedziawszy, przejdźmy dalej, bo też mamy inne tematy. Mianowicie trwa burdel prawny, burdel zapoczątkowany przez PiS. Pamiętamy, oczywiście chodzi o ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Najpierw przypomnijmy, czyli... W 2022 roku, nie, przepraszam, zacznijmy od 16 roku. W 2016 roku, gdy PiS wygrał wybory, Ziobro został prokuratorem generalnym, ten urząd został ponownie złączony z ministrem sprawiedliwości. Dał sobie do ręki takie prerogatywy naprawdę, jakich nie miał żaden prokurator chyba generalny w całej Europie, poza może jakąś tam Białorusią. Mianowicie on mógł ingerować w każde śledztwo, mógł nakazać podjęcie dowolnemu prokuratorowi względem dowolnego śledztwa w Polsce, podjęcie lub zaniechanie dowolnej czynności, czyli mógł mu powiedzieć, proszę wszcząć to śledztwo, proszę je przerwać, proszę odrzucić ten dowód na przykład. Przecież wiemy, że nigdy za czasów rządów Zjednoczonej Prawicy te prerogatywy nie były używane, prawda? Absolutnie nigdy. Te setki umorzonych śledztw to przypadek. Ale w 2022 roku Ziobro, chyba przeczuwając, że mogą nie wygrać wyborów, postanowił się w taki ciekawy sposób zabezpieczyć. Czyli przegłosowali taką ustawę, że znaczna część tych jego prerogatyw z prokuratora generalnego, czyli z niego, możliwe, że to też było podyktowane względami zdrowotnymi, o tym wtedy nie wiedziano, przeszła na prokuratora krajowego. I tym prokuratorem krajowym on zrobił Dariusza Barskiego. To jest jego osobisty przyjaciel, zdaje się, że nawet chrzestny jego dzieci. Ale... gdy on go powołał na to stanowisko prokuratora krajowego, to go musiał ściągnąć z emerytury, bo Barski już był na emeryturze. I w styczniu tego roku Adam Bodnar, czyli nowy minister sprawiedliwości, spotkał się z tym Barskim i mu powiedział, że... Aha, przepraszam, bo zapomniałem o najważniejszym. Ziobro to zrobił w taki sposób, że on doskonale wiedział, że jeżeli PiS przegra wybory, będzie nowy minister sprawiedliwości, który będzie też nowym prokuratorem generalnym i nie chciał, żeby on miał te prerogatywy. Przenosząc je na prokuratora krajowego, poczekaj, żeby zdjąć te prerogatywy z prokuratora krajowego, potrzebna by była nowa ustawa, a to musiałby podpisać prezydent. Więc powszechnie uważano, teraz możemy powiedzieć, że był tu też czynnik zdrowotny, ale powszechnie uważano, że to była forma zabetonowania tych prerogatyw w rękach pisowców czy tudzież ziobrystów na wypadek przegranych wyborów i to im się udało. Przynajmniej na miesiąc. Słuchaj, no ale ja tu przeczytam, mam tu fragment, cytat artykułu z OKO.press. Mhm. W czwartek 17 sierpnia 2023 roku Sejm głosami posłów Zjednoczonej Prawicy ostatecznie uchwalił zmiany w prawie, które de facto uwłaszczają rządzącą partię na ważnej dla wymiaru sprawiedliwości i demokracji instytucji, prokuraturze. Jest ona kluczowa dla rozliczania ludzi obecnej władzy z różnych afer i złamania prawa. Ale zanim do tego dojdzie, opozycja najpierw będzie musiała usunąć z niej ziobrystów, którzy zajmują dziś kluczowe stanowiska. Jest bowiem obawa, że mogą być hamulcowymi śledztw rozdzierzających PiS. I tu jest jeszcze bardzo ważna kwestia, którą się pomija, że przez prawie dwie kadencje
wszystko mogło być tak, jak było wcześniej, no poza tymi prerogatywami, które Ziobro sobie przydzielił, ale pod koniec nagle trzeba było to wszystko przerzucić na prokuratora krajowego, zupełnym przypadkiem, a my teraz wiemy, czemu to miało służyć. Jakieś różne były te garaże z dokumentami i takie inne... No w każdym razie w styczniu tego roku, bo oczywiście nastąpił nowy rząd, no i wszyscy się martwili, że no kurczę, jakby prokuratura ciągle będzie w rękach PiS-owców, bo oczywiście Duda nie podpisze żadnej ustawy, która miałaby te prerogatywy z Barskiego zdjąć. Ale w styczniu tego roku Adam Bodnar spotkał się z Barskim i wręczył mu generalnie taką analizę prawną, z której wynikało, że jego powołanie w tym 22 roku, ściągając go z emerytury, było wadliwe. W związku z czym nie miało skutków prawnych. My nie jesteśmy prawnikami, ale z tego, co wtedy czytaliśmy, jak tu wyglądała ta argumentacja, rzeczywiście wyglądało na to, że po prostu wadliwie go powołali, w związku z czym Barski nie jest prokuratorem krajowym. Bodnar powołał nowego, pana Jacka Bilewicza, został rozpisany konkurs, a ten wygrał niejaki Dariusz Korneluk i on oczywiście jest obecnie prokuratorem krajowym. Barski się oczywiście odwołał. I teraz, sąd w Gdańsku stwierdził, że sprawa jest wątpliwa, więc zapytał o opinię Sąd Najwyższy. A sprawą w Sądzie Najwyższym zajęli się trzej neosędziowie, czyli mamy kolejny relikt czasów pisowskich. Neosędziowie, przypomnijmy, to są ci sędziowie, którzy zostali powołani na swoje stanowiska przez NeoKRS. NeoKRS, czyli Neo Krajowa Rada Sądownictwa, to jest Krajowa Rada Sądownictwa, która w roku 2017-18 została de facto zniszczona, zrobiona na nowo i wypełniona ludźmi Ziobry, która jest według właściwie praktycznie wszystkich poza PiS-em, nie jest Krajową Radą Sądownictwa, w związku z czym nie ma prerogatyw do powoływania sędziów, w związku z czym sędziowie nominowani, powoływani przez tę radę nie są sędziami. Jak pamiętamy, mówiliśmy o tydzień lub dwa tygodnie temu, Bodnar próbuje teraz z tego wyjść w taki sposób, że tych sędziów, powiedzmy, niepolitycznych, tak, będzie im to wybaczone. Ci polityczni będą ciągani do odpowiedzialności, a ci, którzy są po środku, będą musieli złożyć coś w rodzaju takiego oświadczenia, że jest im przykro. Jeżeli je złożą, to nie będą ciągani szczególnie do odpowiedzialności, a jak nie, to będą. Okej, to jest jakaś próba wybrnięcia z tego burdelu, który zrobił PiS. Myślę, z tym KRS jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że przez 20, no nie będę mówił prawie 30, ale grubo ponad 20 lat, nikt nie miał wątpliwości w kwestii tego, jak należy interpretować przepisy, kto i ilu wybiera tych sędziów. Przyszedł PiS, nagle się okazało, że są te wątpliwości. My teraz wiemy, czemu to miało służyć, a wspominam o tym dlatego, że PiS poprzez to budowanie tych swoich narracji chce doprowadzić do tego, że ludzie byli tym zmęczeni. I są. No, przeciętnego obywatela nie za bardzo obchodzi to, kto ma tutaj rację. Jest jakiś spór prawny, to jest ulubione pojęcie PiSu, które w sumie zaczęło się wtedy, kiedy nie opublikowano orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. Kiedyś okazało, że można tego po prostu nie zrobić, bo Trybunał Konstytucyjny nie za bardzo ma, poza tym, że jest umowa społeczna, są jakieś przepisy, ale głównie ta umowa społeczna i głównie ludzie mogliby bronić Trybunału Konstytucyjnego, tylko nie za bardzo widzieli powody. Ja się nie dziwię. Nie każdy się tym interesuje, a sędziowie sami wtedy nie dbali o to, żeby ludzie wiedzieli, po co jest ten Trybunał potrzebny. W 2020 roku mogliśmy się przekonać, po co jest potrzebny, a teraz mogliśmy się przekonać nie tak dawno temu, kiedy Trybunał Przyłębski stwierdził, że Komisja do Spraw Pegasusa jest niekonstytucyjna. Zupełnym przypadkiem. Te relikty wszystkie, to wszystko, cały ten tak zwany spór prawny zaczął się od tego, że przyszedł PiS i uznał, że no, konstytucja konstytucją, przepisy przepisami, sąd musi być po naszej stronie. No właśnie, ale Sąd Najwyższy też jest obsadzony, tam w ogóle całe izby potworzone i w dużej mierze jest obsadzony neosędziami, czyli wedle wyroków choćby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to nie są sędziowie. No i teraz mamy sytuację taką, że Ziobro powołał człowieka. Powiedzmy, że rzeczywiście nie jest pewne, czy powołał go wadliwie, czy nie, czyli mamy taki spór prawny. I tenże spór o to, czy ten człowiek może mieć takie totalne prerogatywy w ogóle naprawdę wprost jakiegoś państwa autorytarnego level Putin albo Łukaszenka, i o tym, czy on będzie mógł tak robić, czy będzie mógł dalej być na tym stanowisku, tę sprawę będą rozpatrywali trzej sędziowie, którzy wedle europejskich trybunałów i polskiego, na przykład Naczelnego Sądu Administracyjnego, nie są sędziami. I to jest dokładnie... To jest ciąg dalszy. Przepraszam, mógłby to rozpatrzyć Trybunał Konstytucyjny, gdybyśmy go mieli, ale to jest inne skrzydło tego burdelu. No i teraz dochodzi do tego, że Adam Bodnar zgodnie z wyrokami sądów mówi, że no przepraszam, ale on nie może tego uznać, bo ci panowie nie są sędziami. No to Barski do niego pisze list, żeby ten przestał go represjonować i pozwolił mu pracować. Na to się odzywa Andrzej Duda, który zaprasza tego Barskiego do pałacu, jasno mówiąc, że to on jest prokuratorem krajowym. Po tym jak wychodzą, mówi, że uwaga, że rozważają, jak przywrócić praworządność, że sytuacja zagraża stabilności systemu sprawiedliwości i że rozważa, Duda, jakie działania można podjąć, by przywrócić w Polsce praworządność. No powiem tak,
Gdyby tylko Andrzej Duda... Ja tu dam jeszcze słowo. Nie, nie, nie. Tu trzeba dodać jeszcze, bo co Dera mówił, bo Dera też równolegle stwierdził, że tu w ogóle będą odsuwać władzę w sposób demokratyczny, nie wiadomo jak, ale pewnie w sposób demokratyczny. Ale chodzi mi o to, że jeżeli Andrzej Duda chciał przywracać praworządność, bronić praworządności, zapewnić stabilność systemu sprawiedliwości, miał dużo okazji do zawetowania bardzo wielu ustaw, które to demolowały, bo to naprawdę działało przez lata i on po prostu PiS to niszczył, a Duda to wszystko grzecznie podpisywał. Plus, poczekaj, jeszcze jedno przypomnijmy. Okay. W 2017 roku, gdy PiS zaproponował 3 ustawy niszczące wymiar sprawiedliwości, Duda 2 z nich zawetował, to wtedy co symetryści zaczęli mówić, że się wybija na niepodległość, po czym 2 miesiące później zaproponował własne ustawy, które były praktycznie bliźniaczo podobne, różniły się jakimiś detalami i to one właśnie weszły w życie. Duda jest współautorem tego burdelu. No dobrze, ale idźmy krok dalej. Przecież kto podpisał ustawę, w myśl której ten prokurator krajowy dostaje wszystkie te prerogatywy, które wcześniej miał Ziobro? No przecież też Andrzej Duda i chyba musiał sobie zdawać sprawę z tego, jakie to będzie miało, a czy inaczej, może żeby to podsumować i tego tak nie ciągnąć dalej, on dokładnie wiedział, co robi, kiedy podpisywał tą ustawę, dokładnie wiedział, czemu to będzie służyło, więc niech teraz z łaski swojej nie udaje, że on się tak jest bardzo zatroskany o los wymiaru sprawiedliwości, bo gdyby tak było, to, no to ten wymiar sprawiedliwości dalej by działał tak, jak powinien działać i nie byłyby potrzebne, nie byłby tego burdelu prawnego. Dokładnie tak. Ale dobrze, idźmy dalej. Teraz jakby cała... Ciąg dalszy tego odcinka, tak nam się złożyło, akurat to są takie sprawy trochę aferalne. Czyli mamy tutaj jedną aferę dotyczącą posła i wiceministra z PSL-u, pana Władysława Teofila Bartoszewskiego, syna Władysława Bartoszewskiego. Potem będzie o generale Szymczyku, tym od głośnika granatnika. Potem o Marcinie Romanowskim z Suwerennej Polski. Następnie o aferze w totalizatorze sportowym. No i na końcu o NCB i RID. Tak nam się akurat złożyło, my tego nie planowaliśmy, no ale po prostu taki tydzień się trafił. Także rzeczywiście poza tym dezinfo powodziowym i tym chaosem prawnym... Samo trudne się trafiło. Samo trudne, dokładnie. Więc zacznijmy od tego Władysława Teofila Bartoszewskiego. Chodzi o artykuł Onetu, autorstwa Kamila Dziubki. Okazuje się, że w maju prokuratura krajowa wszczęła śledztwo wobec Władysława Teofila Bartoszewskiego, czyli wiceministra spraw zagranicznych w obecnym rządzie. On jest posłem PSL-u. W marcu, czyli jeszcze wcześniej, Sąd Okręgowy w Warszawie wydał taki wyrok, na razie nieprawomocny, że on ma zwrócić 13 milionów złotych, tam 13,2 miliona dokładnie, Fundacji Zbiorów imienia Ciechanowieckich w warszawskim zamku. O co chodzi? Otóż Andrzej Ciechanowiecki, zmarły niecałe 10 lat temu, historyk sztuki, kolekcjoner, prywatnie był ojcem chrzestnym Władysława Bartoszewskiego, tego junior. I on, w pewnym momencie oni mieszkali razem za granicą, tak sobie tam pomagali na różne sposoby i on poprosił tego Bartoszewskiego, który był biznesmenem, inwestorem, o zakup 3 apartamentów w Warszawie i wynajem. No i ten je kupił, wynajmował i mu dawał za to pieniądze i on w ten sposób miał stałe źródło dochodów. A później się okazało, że on je kupił nie na siebie, znaczy nie na niego, tylko na swoją firmę. I że tak naprawdę ten Ciechanowiecki nie ma do nich żadnych praw. No i zaczęli się kłócić, trafiło to do sądu. Sąd pierwszej instancji przyznał rację Bartoszewskiemu, no ale teraz sąd drugiej instancji przyznał rację fundacji. I okazuje się, słuchaj, że tak, w międzyczasie ten Bartoszewski został posłem PSL-u, teraz wiceministrem, prawda? W jego świadczeniu majątkowym był 600-metrowy dworek pod Warszawą. Takie rzeczy chyba nie są zbyt tanie. Ten dworek w tajemniczych okolicznościach zniknął. Przepisał go na żonę. Ta żona najprawdopodobniej, to już są tylko doniesienia Onetu, przepisała na swoje dzieci. I teraz tak. Teraz w oświadczeniu majątkowym Bartoszewski, wiceminister, ma 765 zł oszczędności. No ma też Mercedesa wartego 120 tysięcy, no ale jednak 765 zł. Jak na kogoś z pensją wiceministra, to chyba trochę bieda, prawda? I posła. Może prowadzi hulaszczy tryb życia. A musi oddać 13,2 miliona. Fundacja podejrzewa, cytuję, że Bartoszewski przepisał majątek na rodziny, by nie można było ściągnąć z niego zasądzonych kwot. Z tego samego powodu w prokuraturze ląduje zawiadomienie. Na razie śledztwo toczy się w sprawie, nikt jeszcze nie usłyszał zarzutów. I jak to komentuje Władysław Teofil Bartoszewski, że sprawa jest jaka? Polityczna. Polityczna. I przyznaj, to jest uniwersalne tłumaczenie. Nieważne jakby... PiS-owcy robią dokładnie to samo, prawda? Jeżeli łapiesz kogoś za rękę, mówisz, hej, patrz, tutaj 2 miliony zniknęły w twoim rękawie. On mówi, to jest sprawa polityczna. To jest polityczny atak na co? Nie na mnie, tylko na moją osobę. Tak się mówi. Wtedy brzmi poważniej. Tak? Czyli moja osoba jest zawiedziona tym atakiem na moją osobę, tak? Sprawa jest rozwojowa. Przyznam, że
Nie jest to może jakaś wielka afera, bo jakby nie chodzi tu o defraudację publicznych środków, tylko wygląda na to, że oszukał własnego ojca chrzestnego, co oczywiście dużo mówi o jego poglądach, znaczy nie o poglądach, tylko jego takim kodeksie etycznym. I fakt, że nazywa to teraz sprawą polityczną, też wiele na ten temat mówi. Natomiast ciekawi mnie to bardzo, czy on będzie musiał ten dworek, nie wiem, oddać, czy da się to z niego ściągnąć, jak on to przypisał na żonę, a ona na dzieci, czy z tych 65 zł będzie oddawał te 13 milionów. Znaczy wiesz, kiedyś było tak, że jeżeli wcześniej przepisał, a potem okazało się, że musi coś oddać, no to nie bardzo, nic się nie dało zrobić, no bo to wszystko decydują te terminy, ale jeśli prokuratura tu wszczęła to śledztwo... Też jestem ciekaw, jak to się skończy, jak to się potoczy dalej i jak będzie, jeżeli dojdzie do ciągu dalszego, a pewnie dojdzie, to będziemy was informować. Teraz przechodzimy do takiego króciutkiego temaciku z kwestii rozliczeń. Mianowicie, pamiętasz generała Szymczyka jeszcze? Naprawdę dużo mnie kosztuje powstrzymanie się od jakiegoś sucharu, że jest to wystrzałowy generał Szymczyk, ale owszem, pamiętam. No więc, jak być może pamiętacie, generał Szymczyk to ten, który w tajemniczych okolicznościach przywiózł sobie z Ukrainy działający granatnik przeciwpancerny, który nie dość, że był działający, to on go, prawdopodobnie bawiąc się nim w gabinecie, odbezpieczył, ten miał pocisk w środku i został, no po prostu go odpalił. I jak pamiętamy, PiS przez długi czas kłamał na ten temat, że nie, tutaj to musiało dojść tylko do wybuchu zapalnika i tak dalej. Później opublikowano zdjęcia, w którym kilka warstw stropu było przebitych tym pociskiem, który... To, że nikt tam nie zginął, to naprawdę Szymczyk ma bardzo dużo szczęścia. Tak, nikt nie zginął... Znaczy, i plus chyba... osoby, które nie zginęły oczywiście. No. Nikt nie zginął chyba tylko dlatego, że pocisk był nieuzbrojony, to znaczy nie doszło do eksplozji ładunku w samym pocisku. Jakby tylko kinetycznie poszło, nie? Z napędu. Ale tutaj jedna uwaga, bo nie wiem, czy ty pamiętasz, jak to tłumaczono, że ktoś... Już nie pamiętam, kto naprawdę, bo to już gdzieś pewnie zginęło w odmętach internetu, ale może to znajdę. Ktoś tłumaczył, że mogło być tak, że Szymczyk pomyślał, że to jest flaszka wódki, bo są takie flaszki wódki pozorowane, że wyglądają jak broń. Wiecie, ja widziałem coś takiego, tak, taki jakoś. Szklany kałasznikow. Ja nie jestem specjalistą od broni, ale wydaje mi się, że ciężko to pomylić z prawdziwą bronią. Plus dodajmy do tego jeszcze to, że Szymczyk, on musiał mieć obycie z bronią, on musiał dokładnie wiedzieć, co trzyma w rękach. Jeszcze jest inna kwestia, bo to zwykli ludzie pokazywali zdjęcia tych granatników, jak trudno jest to odbezpieczyć. To nie jest tak, że się coś wyciąga, naciska spust i coś wystrzeli, no właśnie po to, żeby nie dochodziło do takich sytuacji. Szymczykowi udało się do tego doprowadzić. Zupełnym przypadkiem. Tak, tam trzeba rzeczywiście kilka rzeczy pociągnąć, obrócić i tak dalej, żeby to się zadziało. W momencie, gdy jest odbezpieczony, tam są takie jaskrawe oznaczenia i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, trzeba było wiedzieć, że to się robi. Ty powiedziałeś, że butelka tam główny spin był jednak chyba z głośnikiem, że to był niby że w obudowie granatnika zrobili głośnik, on to miał dostać chyba od szefa ukraińskiej policji jako taki śmieszny prezent w czasach wojny i tak dalej. Ja spróbuję znaleźć to o tej butelce. Później się okazało, że oni to najprawdopodobniej przywieźli przez granicę w bagażniku służbowego auta, dzwoniąc na przejście graniczne, żeby ich puszczono, czyli wykorzystując swój autorytet. No i teraz ma zarzuty, wyobraź sobie, w końcu. Mój Piotr Skiba. Tam się przepraszam, tutaj nie, bo tu nie można tego pominąć. Ludzie powiedzieli, że przewiózł kilkaset kilometrów granatnik w bagażniku. Przecież jakby to wypaliło, to mogłoby być dużo ofiar. Ale on wiedział, że było zabezpieczone, odbezpieczył sobie dopiero w gabinecie. No tak, to przepraszam. Piotr Skiba, rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej, poinformował, że Szymczyk usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy dotyczy posiadania granatnika bez koncesji, za to grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Drugi to nieumyślne sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób i mienia wielkich rozmiarów. No tu chyba nie ma się co kłócić, że tak było. Pan generał stwierdził, że uwaga, nie rozumie tych zarzutów. Odmówił ustosunkowania się do nich, dodał rzecznik, za ten czyn grozi do 5 lat więzienia. Pan generał stwierdził, że aby zeznawać w tej sprawie potrzebuje aktualną zgodę od ministra spraw wewnętrznych administracji, powiedział. No więc... Chyba z tym nie będzie problemu. Tak, chyba nie będzie z tym problemu. Myślę, że Siemoniak mu to bez problemu da. Mój hot take jest taki. Jeżeli on nie zostanie skazany, to chyba nikt nie zostanie skazany, bo to jest naprawdę tak głupie, a jednocześnie tak medialne się stało, że to się musi po prostu tak skończyć, tak? No, ja nie wiem, czy on do więzienia trafi i na ile, ale no, jakąś karę musi ponieść. Może będzie tak, że się faktycznie uda, jak będzie jakiś dobry prawnik, wybroni go z tego, że może, no to nie wiem, jakaś, nie będę mówił, że jakaś niepoczytalność, ale że faktycznie, nie wiem, powiedzieli mu, że to jest coś innego. Okej, okay, ale tak czy inaczej to on z tego wystrzelił i to też, na to też są paragrafy, co zresztą słyszeliśmy, więc bronienie go, a jeszcze jakąś obronić, że on nie rozumie zarzutów, nie no, ja nie jestem policjantem,
nie jestem generałem Szymczykiem, ja bym je zrozumiał. Może dlatego nie zrobiłem kariery w policji, wiesz. Tyle zmarnowanych szans, nie? Owszem. No, no dobrze, idźmy dalej. Mamy sprawę immunitetu Marcina Romanowskiego. Jakbyś mógł opowiedzieć. Tak, to jest ta sprawa, której kiedyś musiałem dogrywkę robić, bo okazało się, że po nagraniu odcinka, kiedy mówiliśmy o tym, że będzie mu uchylany immunitet, okazało się, że ma dwa immunitety, że ten drugi zadziałał. Ten drugi immunitet był od Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej. I co się wtedy stało? Może w ten sposób. No, okazało się, że o ile ten w Polsce immunitet uchylono, wszystko było dobrze, to tam zamiast zgłosić się do tego zgromadzenia parlamentarnego, wyprodukowano jakieś ekspertyzy prawne, z których wynikało, że nie trzeba tego robić. Oczywiście te ekspertyzy prawne nie były wiążące dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europejskiej i okazało się, że Romanowski jak najbardziej dalej ma immunitet. No, żaden się tego nie spodziewał. Już wtedy zastanawiałem się nad tym, czemu tak właściwie prokuratura, zamiast się zgłosić do tego podmiotu, to żeby mu uchylono ten immunitet, robiła jakieś takie cyrki. No, a teraz się okazuje, że zrobiono to wreszcie. Zrobiono to i Komisja do Spraw Regulaminu, Immunitetów i Spraw Instytucjonalnych Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zarekomendowała cofnięcie immunitetu posła Marcina Romanowskiego. W projekcie rezolucji mowa jest o tym, że decyzja cofnięcia immunitetu zostaje podjęta, by zezwolić na wymierzenie sprawiedliwości. No i właśnie, czyli dało się. Można było to złożyć od razu i chyba zajęłoby to mniej czasu niż pisanie jakichś ekspertyz i udawanie, że one dla kogokolwiek są innego wiążące poza prokuraturą. Oczywiście Romanowski stwierdził, że no on nie został poinformowany o tym, że jest jakiś, że się w ogóle zbiera to ciało, on nie był w stanie się obronić, on nie mógł kogoś upoważnić do tego, żeby go bronił, bo to jest bardzo skomplikowana sprawa. No i że generalnie bieda, no że tutaj to jest Tusk się na nim mści. Autentycznie to zostało tam praktycznie tak powiedziane, że to jest Tusk się mści, czyli powtórzmy, Tusk sprawił, że mu teraz ten immunitet cofnął, ale nie mógł sprawić, żeby wcześniej powiedzieć, że tego immunitetu jednak nie ma. Przecież skoro Tusk ma takie wpływy, to mógłby to zrobić, prawda? Niech badane są wyroki reżimu uśmiechniętej Polski. Oczywiście. Tak. I ja się nad czymś innym zastanawiam. Romanowski twierdzi, że on jest niewinny, że on robił tylko i że działał w obrębie przepisów, nie łamał prawa. To po co te takie fikołki? No to nie lepiej iść do sądu i zawalczyć o uniewinnienie? No to chyba byłoby całkiem sensowne wyjście, skoro jesteś niewinny, prawda? No chyba, że się boi tego, że reżim uśmiechniętej Polski przejął sądownictwo i zrobił z nim porządek. A nieco bardziej na serio, no nie dziwię się temu panu, że jest bardzo zestresowany. No oczywiście jego prawnik, Bartosz Lewandowski, non-stop produkuje jakieś pisma. Teraz się okazuje, że to uchylenie immunitetu w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia. Ja zalinkuję ten artykuł. Ten prawnik usiłuje wykorzystywać kruczki prawne, no ale przypomnijmy, że nie miałby podstaw do tego, żeby je wykorzystywać, gdyby prokuratura zrobiła to, co powinna zrobić na samym początku. Może jeszcze przypomnij, Bartosz Lewandowskiego reprezentuje, skąd jest ten pan. O, z takiego instytutu. Nie mogę sobie przypomnieć nazwy, chyba jakiś Ordo Iuris czy jakoś tak. A, to jest taki instytut, powiedzmy, słynący z trójkątów, o tak można powiedzieć. Tak, oczywiście Bartosz Lewandowski jest prawnikiem z Ordo Iuris. Dodajmy, że jest prawnikiem, który nie przypuścił chyba żadnej okazji do reprezentowania kogokolwiek ze strony szeroko pojętej prawicy. On całe mnóstwo ich reprezentuje. Tak, rzeczywiście, jak Ordo Iuris kogoś wysyła do reprezentowania, to zwykle Bartosz Lewandowski. No dobrze, czy możemy iść dalej, bo mamy tutaj kolejną aferę tego rządu już teraz. Tak. Mianowicie tak, znaczy, no mamy aferę, nie ma co. Chodzi o totalizator sportowy. Otóż Onet ujawnił, że do totalizatora sportowego, który jest spółką w 100% kontrolowaną przez państwo, był partyjny desant. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przeprowadzono tam duże kadrowe zmiany. I nie chodzi o to, że tam wymieniono, wiesz, szefa rady nadzorczej i tak dalej, co jest oczekiwane i można jeszcze argumentować, że no dobrze, tam po wyborach to takie rzeczy się robi trochę szybko, więc może nie wszędzie się rozpisuje konkursy, choć podkreślmy, wszędzie by wypadało, ale tutaj chodzi już o dyrektorów biur regionalnych. No i to już jest zupełnie co innego, bo to już są takie stanowiska na takim szczeblu, że jak najbardziej tylko i wyłącznie konkurs. A tu się okazało, wyobraź sobie, że tam trafili radni PSL, radni Platformy Obywatelskiej, byli kierownicy biur parlamentarnych, na przykład Sławomira Nitrasa, czyli senatora Stanisława Gawkowskiego. Czyli z jednej strony Nitras
KO, Gawkowski, Lewica, radni PSL i PO, no krótko mówiąc, wszyscy poza Hołownią. Co zresztą Hołownia powiedział, bo powiedział, zrobił konferencję prasową, na której powiedział, że no nie na to się umawialiśmy w domyśle, gdy była formowana ta koalicja. No i ma rację, no bo właściwie wychodzi na to, że jego partia jako jedyna się na to nie załapała. To tak oczywiście śmieszkuje, ale to oczywiście dobrze świadczy jego partii. Słuchaj, ja tu mam coś do przeczytania. No. Mam coś do przeczytania. Jeden ze 100 konkretów. Słucham. Platformy Obywatelskiej. Konkret 68. W spółkach z udziałem Skarbu Państwa zwolnimy wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzimy nowy nabór w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne. W pewnym momencie, jeśli chodzi o te 100 konkretów, było tak, że oni już zaczęli sobie aktualizować na stronie to, które są realizowane. I już czytam. Sukcesywnie odwoływani są dotychczasowi członkowie rad nadzorczych, a w ich miejsce powoływani są nowi. Nowe rady nadzorcze będą prowadzić postępowanie kwalifikacyjne do nowych zarządów. Aktualnie są prowadzone postępowania m.in. do Tauron, Enea, PGE, PGHM, PKO, PGG, JSW, PGZ, Totalizatora Sportowego, no i PZU. Minister Aktywów Państwowych zwrócił się do organów zarządzających grup kapitałowych objętych nadzorem właścicielskim o wstrzymanie dokonywania zmian personalnych w organach tzw. spółek córek. Czyli widzicie, będą decydowały o tym kompetencje, nieznajomości partyjne i rodzinne. No przypał. Tak. Medialnie zrobiło się głośno o takim człowieku, który wszedł na to stanowisko w Gdańsku, który na co dzień jest przedsiębiorcą. No i mówi się, że tak, to jest prawda, ale jest to troszeczkę jednak przesada, czyli że on generalnie grywał po prostu w piłę, haratał w gałę, wiadomo, z politykami lokalnymi Platformy Obywatelskiej, że raz na jego urodzinach, czy tam z okazji jego urodzin na tym meczu nawet się pojawił Tusk. I teraz ja jakby wierzę, że tak było, że to jest prawda. Myślę, że jednak akurat to, że Tusk gdzieś tam ileś lat temu się na tym meczu pojawił, ma mniejsze znaczenie niż to, że on po prostu jest ziomem lokalnych struktur PO. Tak czy siak, mówimy tu po prostu o, no sorry, no wygląda to na stricte nepotyzm, partyjniactwo i tak dalej, czyli dokładnie to, co miało się skończyć, tak? Ja jestem ciekawy, czy ten 68 konkret będzie aktualizowany i wpisze się tam totalizator sportowy i to, co się tam dzieje. Znaczy, wiesz, co mnie w tym denerwuje najbardziej? Mnie to nie dziwi. Znaczy inaczej, trochę mnie dziwi, trochę mnie nie dziwi, dlatego mnie to denerwuje, bo wiadomo, jak działają partie polityczne, ale to nie jest tak, że są jakieś, które działają inaczej, bo gdyby Konfederacja rządziła, zachowywałaby się dokładnie w ten sam sposób, bo nikt nie odmówi, bo to są dla nich darmowe pieniądze. No, nikt by nimi nie pogardził, po prostu. No, tutaj, jeżeli już wspomniałeś o Konfederacji, to można się odwołać do książki na przykład Marcina Kąckiego Chłopcy idą po Polskę, z której wynika, że Konfederacja i te partie, które były przed Konfederacją, generalnie okolice Korwina, od lat jakby nie było tam żadną tajemnicą, że próba osiągnięcia tych 3%, żeby mieć subwencję państwową, była po prostu metodą na dorobienie się i tyle, i nic ponadto. No ale wracając do tego, czemu mnie to irytuje, bo te wybory w 2023 były no, najważniejsze po 89 i niestety następne również będą ważne, bo mamy w perspektywie to, że PiS może wrócić do władzy, a wtedy to wszystko zostanie zaorane. Sądownictwo, wymiar sprawiedliwości, naukę, to wszystko, co się po prostu da i PiS się nie cofnie, a ci ludzie, którzy być może zostaną skazani i być może dostaną wyroki, pewnie zostaną wypuszczeni z automatu i dostaną jakieś milionowe odszkodowania. A jeżeli komuś się wydaje, że PiS nie będzie tak prymitywnie działał, to chyba te 8 ostatnich lat przeleżał pod lodem. No i będziemy mieli te ważne wybory, prawda? I w jaki sposób takie działanie ma zachęcić kogokolwiek do głosowania? Mieliście walczyć z nepotyzmem, robicie dokładnie to samo. Może na mniejszą skalę, okej, okay, no jednak Zjednoczona Prawica już miała 8 lat z drugiej znowu strony, to partii nie ma wszystko, co mogła. Wygląda to dosyć słabo i ja się nie dziwię temu, bo jak już powiedziałem, że Konfederacja działa tak, jak działa, ale to jest woda na młyn dla takich ludzi albo dla jakichś Stanowskich, bo domyślam się, że Stanowski wykorzysta to, jeśli faktycznie zdecyduje się na start w wyborach prezydenckich, czego wykluczyć nie można, to będzie jeden z argumentów. Widzicie, oni są wszyscy tacy sami, ja jestem inny. Głosujcie na mnie. Tutaj zgadzam się zasadniczo, a dodałbym tylko, że no jednak skala ma znaczenie, tak? Pamiętasz, jak rozmawialiśmy, robiliśmy cały odcinek o symetryzmie i właśnie podkreślaliśmy, że symetryści, którzy stawiają znak równości między, tu chodziło o PiS i KO, ale to można rozciągnąć na kogokolwiek, a często symetryzm jest taki w ogóle antypolityczny jako taki, właśnie zwykle mówią, że no oni są wszyscy tacy sami i nie biorą pod uwagę skali. No więc tak, to co tutaj się zadziało w tym totalizatorze sportowym, no sorry, no nosi znamiona normalnego nepotyzmu i jakby korupcji politycznej. Natomiast trzeba pamiętać, że ten rząd ma już prawie rok,
I jednak takich sytuacji było ledwie kilka. No i teraz Ministerstwo Aktywów Państwowych, któremu ten totalizator sportowy podlega, zapowiedziało jakąś tam, wiesz, kontrolę i tak dalej. No i zobaczymy, czy się jakieś głowy z tej okazji posypią. Ale nawet jeżeli się nie posypią, no to jednak póki co ta skala jest znacznie niższa. I nie ma, to nie chodzi o to, że tamci rządzili 8 lat, bo PiS zaczął to robić praktycznie, wiesz, day one po prostu. Nie? Tutaj to nie chodzi o to, żebym ich bronił, ale po prostu stwierdzam fakt, skala jest znacznie mniejsza. To nie zmienia faktu, że takie konkretne działania są tak samo amoralne jak wtedy. No ale to jeszcze taka jest głupota i bezczelność. Jeśli się kogoś przez 8 lat krytykuje, a lewica ma dłuższy czas, bo by rządzili bardzo dawno temu, za tego rodzaju rzeczy, no to po co robi się dokładnie to samo? Przecież wiadomo, że to wyjdzie. To są jawne rzeczy, to są jawne informacje. Nawet no, gdyby tego nigdzie nie ogłoszono, to... No jest silniejsza, no i tyle, no co poradzisz. No to oni zarabiają po 20 do 30 tysięcy miesięcznie, tak twierdzi Onet. Ale potem mają w perspektywie może przegrane wybory i... Możemy być pewni, że gdyby PiS zaczął rządzić jeszcze kiedyś, czego sobie i wam nie życzę, to zaczną się tak zwane audyty, z których będzie wynikało, że te pieniądze wszystkie trzeba będzie oddać. Nie wiem, czy jest warto, tak? Nie, no oczywiście nie mówię jest, z perspektywy nie jest, drobnego żuczka. Zgadzam się z tobą, że skala jest inna, ale mnie do szewskiej pasji doprowadza to, co się w ogóle dzieje. Tak. To naprawdę nie ma kogo powołać, tylko trzeba jakichś ziomków, nie ma jakichś fachowców. Ja rozumiem, że PiS ich nie miał, ja rozumiem, czemu PiS ich nie powoływał, bo pan Radek Fogiel stwierdził kiedyś, że no ci fachowcy to myśleli trochę inaczej niż PiS, więc się nie nadawali, no ale no litości. I masz to jeszcze w tych konkretach, czyli będą ludzie zwracać uwagę. Z drugiej znowu strony można ich pochwalić za to, że będzie w ogóle jakaś kontrola, bo przecież gdyby czegoś takiego doszło z zarządu Zjednoczonej Prawicy, to by się okazało, że Der Onet coś napisał, więc tu się nie ma w ogóle czym przejmować. Antypolski atak pachołków niemieckich i tak dalej by był, oczywiście. Ale dobra, musimy sobie, może sobie zapiszmy, wiesz co, to jest dobry pomysł. Zapiszmy sobie tą sprawę i tak sprawdzimy, powiedzmy, za 3-4 miesiące, czy się jakoś posunęła do przodu. Może wcześniej, może będzie coś wiadomo wcześniej, bo jeżeli nie będzie wiadomo za 4 miesiące, to zaczniemy coś kopać, za tym kopać, a jeżeli będzie wiadomo wcześniej, no to będziemy na pewno was informować, co też się stało z totalizatorem sportowym. Dokładnie. No ale mamy drugą aferę i tutaj jakbyś mógł też streścić. Chodzi o NCBR Ideas, przepraszam, tylko powiem NCBR, to jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czyli generalnie taka instytucja, która zajmuje się, jakby to tak streścić najlepiej, dofinansowywaniem różnych projektów, startupów i firm zajmujących się szeroko pojętymi nowoczesnymi technologiami. Chyba tak mogę powiedzieć, tak? Tak. I owszem, faktycznie było tak, że z tym NCBR-em wiąże się afera, z którą się wiąże nazwisko Bielana, ale to też nie jest tak, że wszystko, co tam było robione, jest z automatu złe. Wspomniałaś o tej spółce Ideas, powołane przez NCBR. Jej szefem był Piotr Stankowski, który jest autorytetem, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, takim legitnym autorytetem, nie jest pisowski autorytet, mimo że został powołany za ich czasów, tylko gość, który to ogarnia wszystko i też mnie ciekawi to, że akurat w tym momencie chciał im się powoływać faktycznie fachowca. No więc on był sobie tym prezesem. Wygasa mu kadencja i nowa rada nadzorcza, przed chwilą przecież czytałem o tym, że te nowe rady nadzorcze będą, powołała kogoś innego i zamieniła go na człowieka, który, eufemizując, autorytetem nie jest. Przynajmniej nie w tej dziedzinie i pozwolę sobie zacytować wypowiedź znajomego, bo się konsultowałem z nim na ten temat, jak on to podsumował. No to jest tak, jakby probierz na mecz reprezentacji zamiast Lewandowskiego wybrał swojego szwagra. No, że często nie chodzi o niczyjego szwagra, ale o to, że, i to są też protesty, że ten człowiek nie ma kompetencji, chciałem powiedzieć konsekwencji być może poniesie tego, że nie ma kompetencji, ale że nie ma kompetencji w przeciwieństwie do gościa, którego zastępuje. Albo może, że ma nie tak wysokie, a może tak. Bo to nie jest też tak, że to jest zupełny człowiek z ulicy, natomiast no rzeczywiście ten Stankowski był powszechnie uważany za takiego światowej klasy eksperta. Gdy sprawie się oczywiście zrobiło głośno, Maciej Gdula, wiceminister nauki, zaczął się tłumaczyć, że no potrzebne są zmiany w tej spółce, bo ona przynosiła straty. Bardzo szybko mu wytłumaczono, że ta spółka nie miała się zajmować wypracowaniem zysku, tylko robić zupełnie co innego. I to był dobry moment na to, żeby powiedzieć, okej, dobra, ogarniemy się. Nie, nic z tych rzeczy. Gdula postanowił się jeszcze bardziej zakopać i napisał: obrońców spółki z o.o. Ideas NCBR zachęcam do chwili cierpliwości. W przyszłym tygodniu będą już dostępne wstępne dane z audytów tej instytucji niepodlegającej normalnym zasadom ewaluacji naukowej. Wtedy porozmawiamy o konkretnych wydatkach i osiągnięciach. Może być ciekawie. No i wszystko fajnie, tylko wyborcze dotarło do tego audytu. I okazuje się, że w
poza jakimiś tam drobnostkami, to nie było wcale jakoś tak źle i nie było jakiejś tragedii, mało tego, no wspomniano o tym, że oczywiście spółka przynosiła straty i nie mogła realizować różnych działań, ale to dlatego, że wstrzymano wypłaty dla tej spółki, że spółka nie dostawała pieniędzy i nie była w stanie ich wydawać na to, czym się miała zajmować. No więc dziwne, żeby nie mając pieniędzy, mogła realizować cele. Też zostało tam opisane, że te cele miały być realizowane w dłuższej perspektywie czasowej, więc audyt robiony teraz, który został przeprowadzony, no on mógł zbadać niewielki wycinek tego, czym się miała zajmować. To już by wystarczyło, prawda? Już wszyscy są najedzeni. Na tym się sprawa nie skończyła, bo pan minister Wieczorek był gościem Radiu Z i powiedział coś, co gdyby nie kontekst, byłoby zabawne. Otóż o 9.00 spotykam się z profesorem Sankowskim. Tam jest 4-5 zespołów badawczych. Nikt nie ma zamiaru ich likwidować. Plany nowego prezesa są absolutnie rozwojowe. Pan profesor dalej powinien koordynować pracami, ale już nie jako prezes. Czyli może jest fachowcem, może i to wszystko ogarnia, może i on powinien tym zarządzać, ale nie powinien być prezesem. Czemu? To mi przypomina to, co ty kiedyś mówiłeś. Przypominałeś słowa bodajże Włodzimierza Czarzastego, który stwierdził, że lewica, co jak co, ale lewica musi rządzić, prawda? Nie. Czarzasty powiedział, to chyba było w Tok FM, że w polskim Sejmie musi być miejsce dla lewicy, kropka. Jakby nie powiedział dlaczego. A, no to tu jest tak samo, no tu musi być miejsce dla swojaków i tyle. Tak, czyli że ten odwołany prezes, no jest fachowcem, ale jednak niech on tam sobie pracuje na tym niższym szczeblu, takim wiesz, bardziej technicznym, ale nowym prezesem niech jednak będzie człowiek, który no może nie ma takiego doświadczenia, ale jest z właściwej strony. O, może, można tak to podsumować. Niestety na tym się to nie skończyło, bo pan Wieczorek, minister Wieczorek dodał jeszcze, że w tym NCBR-ze to będą audyty. Ja mam jedno pytanie. Jak to jest, że te audyty dopiero teraz się mają zacząć, a nie zaczęły się wtedy kiedy indziej, bo w innych spółkach były audyty. No wczoraj był tam wyniki audytu PKO BP, są doniesienia do prokuratury. W różnych spółkach, w różnych miejscach są audyty, a w tym miejscu nie i wspomina się o tych audytach dopiero w momencie, w którym no, zrobiło się głośno i zaczyna śmierdzieć sprawa właśnie zmiany prezesa, który jak wiemy jest spoko, ale może nikt nie będzie prezesem. Oczywiście, no przepraszam, był tam jeden audyt, no ale jak już wiemy z Wyborczej, nic tam strasznego nie znaleziono. No właśnie. To też jest sprawa, którą sobie może zapiszemy i będzie taka trochę rozwojowa, ale to jest chyba ten moment, w którym normalnie byśmy zakończyli ten odcinek, a może tym razem tak wyjątkowo mało optymistycznym akcentem, ale dziś mamy dla was jeszcze specjalne ogłoszenie parafialne. Otóż, ty wolisz powiedzieć czy ja, jak wolisz? Ty zacznij. Dobra. Otóż podpisaliśmy umowę na książkę i piszemy książkę we dwóch razem. Piszemy książkę o... Nadaliśmy jej taki roboczy tytuł. Jeszcze w sumie nie wiemy, czy się wydawnictwo na ten tytuł zgodziło. Mamy nadzieję, że owszem. Tytuł Trump Polacy, czyli mają to być Polacy, wszelkie środowiska w Polsce, które popierają Donalda Trumpa, którego my z kolei uważamy dość jednoznacznie za zagrożenie dla polskiego bezpieczeństwa. No nie będę z tobą dyskutował, zgadzam się w całej rozciągłości. Także nie będzie jakiś polemik, nie będziemy ze sobą polemizować w książce. Tak, a znaczy może będziemy, ale w detalach. Ale nie może, takie, nie? No. Tak, to nie takie polemiki będą rzeczywiście. Powiedzmy parę słów o tym, żeby troszeczkę wam przedstawić, jaki był zamysł za tym stojący i co ma z tego wynikać. No więc po pierwsze zauważyliśmy ze zdumieniem tak naprawdę, że wydawałoby się, że dziś w roku 2024, gdzieś tam na początku roku, gdy już się okazało, że Trump tym kandydatem Republikanów będzie i pokonał w prawyborach wszystkich innych i gdy się okazało, że prawdopodobnie nie pociągnął go do żadnej odpowiedzialności, z pewnym zdumieniem odkryliśmy, że w Polsce jest cała rzesza ludzi, którzy z różnych powodów uważają, że to by było super, jakby on dalej, jakby on znowu był prezydentem, biorąc pod, mimo wszystkiego, co on mówi o Ukrainie, o NATO, mimo szturmu na Kapitol z 6 stycznia 2021 roku, mimo Projekt 25. Wejdę ci słowo, bo to jest piękna rzecz, która się będzie w tej książce przewijała. Jest taki jeden argument, którym prawicowi, nie tylko prawicowi, ale, znaczy, przepraszam, Trump ma nie tylko prawicowych fanów, o czym też będzie, ale prawicowi fani tłumaczą każdą jego głupią wypowiedź, taką nieprzemyślaną, albo przemyślaną, ale taką, która jest na przykład groźna dla Polski, że nie, on tak naprawdę miał na myśli co innego. To jest strategia nieprzewidywalności, oni tak lubią tak, bardzo mówić. Tak. My pokażemy, że z tą strategią nieprzewidywalności to jest duża przesada, ale przede wszystkim pokażemy, że dzisiaj w roku 24
sytuacja jest radykalnie inna niż w roku 16. W roku 16 Trump chyba niespecjalnie liczył na to, że wygra. Mało kto w ogóle się tego spodziewał. Dosłownie w dniu wyborów dawano mu jeszcze dosłownie kilkanaście procent szans na zwycięstwo, po czym nagle zaczęły spływać wyniki i się okazało, że wygrał. Co więcej, tylko co z tego wynika, on był do tego kompletnie nieprzygotowany. Każdy, kto pamięta lata 16, 17, 18, z pewnością pamięta i się interesował wtedy polityką amerykańską, pamięta karuzelę stanowisk, po prostu ludzie, ci doradcy to byli zatrudniani i po kilku tygodniach zwalniani i był zupełny chaos. Nikt tam się na niczym nie znał, na przykład zachowały się takie wypowiedzi Jareda Kushnera, czyli zięcia Trumpa, który został jego doradcą do wszystkiego, który w momencie, gdy weszli do tej administracji, pytał wszystkich dookoła, kogo niewłaściwie mogą zatrudnić, kogo zwolnić, bo on nie wie. A to jest ciekawe, co mówisz o tej karuzeli, bo też się przewija taki lekki spoiler, przewija się w taki, no prawica nasza też się nie spodziewała tego, że Trump wygra. Absolutnie się nie spodziewała i też była na to nieprzygotowana. Tam się przewijało w wypowiedziach taka mantra, że ten Trump na pewno otoczy się fachowcami. Mm-hmm. Tak, tak, i już wiemy, że się otoczył. No bo wszyscy widzą, że to narcyz i idiota, po prostu powiedzmy to wprost. No, może nie jest aniołem. Jest nienachalnie inteligentny, może tak powiedzmy. Nie, no ale jest po prostu głupi, no to widać. On ma znikomą wiedzę o świecie, jest ignorantem, ma zasób słownictwa na poziomie jakiegoś tam dwunastolatka. Jest strasznym narcyzem, łatwo nim prawdopodobnie manipulować, więc wszyscy mówili, no dobra, no on taki jest, jaki jest, to się dobrze sprzedaje politycznie, z jakiegoś powodu ci Amerykanie na niego głosują, ale on się otoczył, wiesz, takimi dobrymi fachowcami. Ja się otoczył własną córką, własnym zięciem, ludźmi po prostu wprost wziętymi z wielkiego biznesu, jak Rex Tillerson, po prostu szef ExxonMobil, nie? Tak? Albo ta Betsy DeVos na przykład. Ludzie, miliarderzy, milionerzy, plus jeszcze takimi ideologami szalonymi jak Steve Bannon na przykład. Fachowcy owszem byli, to nie była jego administracja, tylko tam po prostu fachowcy są. To jest specjalna kadra urzędnicza, którzy go stopowali. No stopowali niektóre decyzje, czy może nie oni stopowali, tylko mówili, halo, to jest niezgodne z prawem. I co też teraz będzie robione z tymi fachowcami? No właśnie, i to jest jeden z głównych powodów, dla których rok 24 jest radykalnie inny od roku 16. Otóż dzisiaj Trump i cała prawica, jakby tam doszło do takiego mariażu na prawicy, czyli z jednej strony Partia Republikańska, z drugiej ci takie NGO-sy radykalnie konserwatywne, często no, dość takie fundamentalistyczne religijnie, na czele z Heritage Foundation. Oni tak się wszyscy fajnie złączyli, zaciągnęli jeszcze duży desant z tego alt-rightu, trochę z QAnonu i to się wszystko tak ładnie złączyło i napisali taką książeczkę Project 2025, czy jest tam pełna nazwa, to jest Presidential Transition Project. I on, generalnie instrukcja obsługi tej nowej administracji. To nie jest książeczka, to jest książka. To ile to ma stron? Tak, to ma 900 stron. 900 stron ma. Nasza książka nie będzie miała tyle stron. Tak, to jest generalnie taka instrukcja obsługi dla tej nowej administracji, gdzie postuluje się, tak jakby to uprościć, można powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, wielki konserwatywny backlash, taką wielką kontrrewolucję konserwatywną. Oni nawet pornografii chcą zakazać, przy czym oni pornografię definiują sobie bardzo szeroko, czyli na przykład promowanie homoseksualizmu, co może znaczyć bardzo wiele, też jest przez nich często uważane za pornografię. I oczywiście taka aborcja, antykoncepcji, w ogóle LGBT całe najlepiej zakopać. Ale gdyby to się ograniczało tylko i wyłącznie do tego, no to dobra, to są wewnętrzne sprawy Amerykanów, ale Donald Trump ma pewne pomysły w kwestii, no dotyczące naszego bezpieczeństwa, które powinny sprawiać, żeby się powinny politykom polskim, nie tylko politykom, ale generalnie Polakom zapalać lampki alarmowe w głowie, a to się... To się nie dość, dzieje, oczywiście. Tak, nie dość, że się u prawicy to nie dzieje, to prawica jeszcze jakby się popatrzyła na to, co robi Zjednoczona Prawica, o której za moment będzie, oni są w nim zakochani bez pamięci. Oczywiście, że tak. Ale jeszcze zanim do tego, no to podkreślmy właśnie tą różnicę jeszcze jedną, czyli oni są dobrze przygotowani i co więcej, w tych środowiskach, o których mówimy, jest popularny taki pogląd, który do tej pory był zupełnie skrajny i marginalny w amerykańskiej polityce. To jest taka interpretacja prawa, tam dokładnie chodzi o drugi artykuł Konstytucji, która generalnie stwierdza, że amerykański prezydent dzierży całą władzę wykonawczą. Krótko mówiąc, gdy prezydent coś zadecyduje, kongres ani żadna agencja federalna nie mogą mu naskoczyć, nie mogą tej decyzji cofnąć i tak dalej. I to jest odpowiedź na to, to oni mieli wtedy na te problemy, które oni mieli w pierwszej kadencji Trumpa. Owszem. Bo jemu się wydawało, że prezydent to sobie siada, mówi, niniejszym oznajmiam, że puk, podpisuje kawałek papieru i to się dzieje, słowo staje się ciałem. A to potem trafiało do jakichś rządowych agencji federalnych.
które mówiły, no przepraszamy bardzo, ale przepisy są takie i takie, tego nie można zrobić. I to jest to, co Trump i jego ludzie nazywali tym deep state, tym państwem w państwie, tym głębokim państwem, że to oni niby sabotowali jego pracę. Oni teraz, tym Project 25, wprost proponują przekwalifikowanie kilkudziesięciu tysięcy pracowników administracji, czyli cały ten średni szczebel, nie? Na nominatów politycznych. Czyli to są ludzie, którzy dziś są, nie można ich zwolnić z powodów politycznych, to jest obwarowane naprawdę bardzo wieloma przepisami, mogą być zwolnieni z powodów merytorycznych, czyli gdzie się źle wywiązują ze swojej pracy i tak dalej, i tak dalej. I oni chcą ich przekwalifikować, oni to mówią wprost. Ja tam, bo ja pisałem akurat ten rozdział, on już jest napisany, cytuję tam ludzi z otoczenia Trumpa, którzy wprost mówią, że nie będziesz pracował dla Agencji Federalnej, na przykład Żywności, Komunikacji, czy dla FBI, tylko dla prezydenta. I tak chodzi także o FBI, Homeland Security i tak dalej. Jeżeli ktoś chce się tak na szybko z tym zapoznać, to niech naprawdę na Wikipedii zobaczy Project 25. Tam są wymienione agencje federalne, które mają być albo zlikwidowane, albo przejęte, albo jakoś radykalnie ograniczone. I dotyczy to również jak najbardziej FBI, czy Homeland Security, czyli takiego powiedzmy ABW naszego. A teraz przechodząc do właściwych Trumpolaków, czyli do Polaków, którzy to popierają, tak, do różnych środowisk w Polsce, brak zaskoczenia, głównie prawicowych i głównie skupionych wokół PiS-u na różne sposoby. Owszem. No, można powiedzieć tak, no dobrze. Czyli mamy tego człowieka. Wszyscy słyszymy, co mówi o Ukrainie. On mówi, że zakończy tę wojnę w 24 godziny. Teraz. No, J.D. Vance ostatnio też mówił o tym, że to jest taki plan. Ale przepraszam, sam Trump też powiedział w zeszłym tygodniu ledwie, że Ukrainy już nie ma, że nie ma takiego państwa i tak dalej. No i ja tam zebrałem tych wypowiedzi więcej, ale w ostatnich dwóch tygodniach mi dołożyli jeszcze więcej. Będę musiał tam dołożyć cytatów, bo akurat zarówno Trump, jak i Vance dowalili naprawdę grube cytaty. Oni generalnie, no wszystko wskazuje na to, że jeżeli Trump by został prezydentem, to jego jedynym pomysłem na zakończenie wojny będzie po prostu obcięcie pomocy militarnej dla Ukrainy. Okej? Z naszego punktu widzenia jest to katastrofa. Tak? Bo potencjalnie może to oznaczać upadek tego państwa, czyli ruskie czołgi pod Przemyślem, a jeżeli nawet rzeczywiście doprowadziłoby to do jakiegoś pokoju, to nagle z frontu po stronie rosyjskiej byłoby zwolnione kilkaset tysięcy ludzi, którzy już są uzbrojeni, już są jakby ostrzelani i tak dalej. Rosja może, nie wiem, choćby Białoruś zmilitaryzować, dzięki nim będziemy mieli czołgi może nie pod Przemyślem, ale pod Terespolem. Tamtych scenariuszy jest wiele, w każdym razie jest to dla nas, wydaje nam się, jednoznacznie zły scenariusz tak ogólnie. Plus trzeba pamiętać, co oni mówią o NATO. I teraz w świetle tego, że tym razem administracja Trumpa zdaje się być do tego przygotowana i będą naprawdę robili rewolucję kadrową i wielką konserwatywną rewolucję, prawdopodobnie izolacjonizm wjedzie na pełnej i wszystkim tym będzie zarządzał człowiek, który wedle jego ludzi ma mieć nieograniczoną władzę wykonawczą, który, powtórzę, przepraszam, jest idiotą po prostu i ignorantem i narcyzem. I mimo to się okazuje, że w Polsce są tacy, którzy mówią i właśnie to jest to, czego potrzebujemy. I nasza książka generalnie będzie się składała z trzech części. Pierwsza to jest mniej więcej to, co teraz streściłem, czyli dlaczego uważamy, że to jest niebezpieczne. Ja to tam opisałem bardzo szczegółowo, czym jest ten Project 25, czym jest Stowarzyszenie Federalistów i tak dalej. Częściowo pokryliśmy ten temat w wywiadzie z Janem Smoleńskim z Ośrodka Studiów Amerykańskich. Jakieś tam dwa czy trzy tygodnie temu było opublikowane, to polecam. Druga część to będzie, gdzie opisujemy te środowiska. No i nie będzie chyba wielkim zaskoczeniem, jak powiem, że to są różne grupy, które jakoś tak orbitują wokół PiS-u. Tak. I chyba tylko Konfederacja jako jedyna nie orbituje wokół PiS-u i o dziwo, przynajmniej na razie, Konfederacja jakoś szczególnie nie pochwala tego Trumpa. Zasięgnęliśmy tutaj opinii eksperta, który będzie w książce cytowany, który powiedział, że być może wynika to z tego, że prawe skrzydło Konfederacji jest bardzo antyamerykańskie, czyli browniści generalnie. Tu jeszcze jest taka kwestia, że oni uważają, że Trump walczy ze światową lewicą, więc niby spoko, ale generalnie jakoś tak bez, no nie ma tego, co jest po stronie Zjednoczonej Prawicy, o której mnie się właśnie trafiło samo gęste, która w momencie, w którym zapałała miłością, to się już nie zmieniło. Można było odnieść wrażenie, że oni się od niego zaczęli odcinać wtedy, kiedyś no, przegrał wybory i okazało się, że jednak będzie musiał oddać władzę, bo to też nie było takie oczywiste dla jego fanów Zjednoczonej Prawicy, że jednak się od niego odetną, ale nie, oni się przyczaili. Oni się przyczaili, no a teraz, wtedy, kiedy się okazało, że jednak będzie tym kandydatem, no to ta miłość rzuciła ze zdwojoną siłą. Był przecież okładka portalu, proszę, nie portalu, tylko tygodnika Karnowskich. Polacy, idźmy za Trumpem. Także dzieją się rzeczy. Ja jeszcze wrócę na moment tego, co ty powiedziałeś o NATO. To jest bardzo ciekawe, bo pamiętasz w wywiadzie z podcastem amerykańskim oni nam zwrócili uwagę na to, że to kongres, czyli republikani i demokraci
podjęli wspólnie decyzję o tym, żeby prezydent nie mógł samodzielnie wyprowadzić Ameryki z NATO, ale też powiedziano, że to nie ma żadnego znaczenia, bo wystarczy, że w momencie, w którym no, Rosja przykładowo zaatakuje kraj NATO, prezydent powie, halo, ja wam nie będę pomagał. Co albo jest prawdopodobne. Będę pomagał w taki sposób na przykład niemilitarny. Albo powiem, że to nie przekroczyło progu wojny, bo przecież no w końcu w tej Estonii tam te 20 ileś procent tych Rosjan jest, czy na tej Łotwie, prawda? Albo wycofam współpracę wywiadowczą i satelitarną na przykład, prawda? Bo do pewnego momentu prawica go broniła, że on tylko krytykuje te państwa, które wydają mało na obronność, ale jak ty u siebie, i to nawet nie w rozdziale, tylko u siebie w notce jednej, przytoczyły się go słowa, że w momencie, w którym państwa podjęły decyzję, że będą wydawać więcej na obronność, nagle Trumpowi się odwidziało i chce, żeby było jeszcze więcej. I powtarza dokładnie te same argumenty, które mówił wcześniej, którym okej, można było się nimi nie zgadzać, ale były sensowne, no jeżeli ma się wydawać 2% PKB, no to okej, umawiamy się tak, no to to wydawajmy, ale teraz podskoczył chyba do 3% w jednej z jego wypowiedzi, że nie wydają 3% i w ogóle to jest skandal, to jest złodziejstwo. Wspomniałem o tym dlatego, że to jest dla nas groźne ze względu na nasze położenie. I to do nikogo nie dociera. Mogę tu jedną rzecz powiedzieć, że w przypadku Zjednoczonej Prawicy, nie będę się wdawał w szczegóły, ale to była czysta kalkulacja polityczna i to dość głupia kalkulacja polityczna, o czym będziecie mogli się przekonać sami. Ale żeby już tyle nie spoilować, powiedzmy tylko, że będzie i o Ordo Iuris, i o SIPAKach węgierskich, i o takich być może mało wam znanych instytucjach jak Institute of World Politics, albo Warsaw Enterprise Institute, albo Warsaw Institute, to są dwie różne rzeczy, Enterprise i drugie jest Best Enterprise. Będzie o aferze, czy grupie Megagate, będzie o Jacku Posobcu, o Dominiku Tarczyńskim oczywiście, troszeczkę o Konfederacji, będzie Rafał Woś, obiecujemy, jak jest już postanowione, że będzie cały tak. Rozdział o Rafale Wosiu. To znaczy może nie ty sam rozdział o Rafale Wosiu, tylko, no bo tak jak powiedziałeś, to są prawicowe środowiska, ale potem dodałeś, że taki orbitujący dookoła PiSu i mamy tutaj taki właśnie przypadek, ci, którzy go obserwują, wiedzą, że Rafał Woś szuka lewicy wszędzie tam, gdzie jej nie ma. I to też i jest uważa, jeden z takich przypadków. Tak, że lewica jest Donald Trump i Republikanie. No i w części trzeciej książki, już tak żeby kończyć, będziemy próbowali odpowiedzieć na pytanie, dlaczego oni to właściwie robią. I tak, planujemy tych ludzi i tę organizację o to popytać, jesteśmy doskonale świadomi, że pewnie wielu nam nie odpowie, ale ci, którzy odpowiedzą, to odpowiedzą. Będą tam troszeczkę takich naszych dywagacji, prób zrozumienia ich motywacji. Dlaczego, jaka jest jakby nasza motywacja, tak wiesz, amerykańskie prezentacje trzeba zawsze zacząć od motivation, nie? Czemu to robisz? To ja skończę na motivation. Uważamy po prostu, że polska opinia publiczna ma prawo wiedzieć, kto i dlaczego, kierując się jakimi przesłankami, tak, zdaje się popierać kogoś, kto jest bezpośrednim zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa narodowego i naszej racji stanu. I teraz na Twitterze możecie znaleźć takie opinie, że to jest wręcz zdrada. Ja bym tego nie szedł tak daleko. Ja uważam, że ci ludzie mają różne swoje powody, które są głęboko błędne. Natomiast rzeczywiście w efekcie popierają rozwiązania, które są, no, delikatnie rzecz biorąc, niezwykle niebezpieczne, prawda? Bo to naprawdę jest igranie z ogniem. Mówimy o człowieku, który może być zaraz szefem najpotężniejszego imperium na Ziemi, prawda? I to nie jesteśmy jakoś specjalnymi fanami demokratów. Generalnie tak. Sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych jest skrajnie popsuta, ale jednak tak się składa, że ci demokraci... No, można się czuć w miarę bezpiecznie, wiedząc, że oni są u sterów. No, co prawda to oni są odpowiedzialni za reset z Putinem, ale od momentu, w którym się okazało, że Putin, no jednak nie da się z nim prowadzić normalnej polityki, jednak nie da się z nim dogadać, nikt go tam jakoś specjalnie nie lubi. Natomiast Donald Trump wielokrotnie wypowiadał się bardzo pozytywnie, był pod wrażeniem tego i to był właśnie jeden z tych przypadków, w których tłumaczono, że to on wcale, to wcale tak nie jest, że on go podziwia. Czyli Donald Dokładnie. Trump może mówić i robić, co mu się podoba, ale polscy fani będą tłumaczyć, że my nie mamy uszu, nie słyszeliśmy tego, wcale nie widzieliśmy, to nie zostało powiedziane. Dokładnie tak, ale żeby kończyć, powiedzmy tak. My mamy napisaną książkę mniej więcej w połowie. W ciągu najbliższych dni wysyłamy ją do wydawnictwa, to co mamy napisane. Oczywiście czekamy na wynik wyborów, zobaczymy po pierwsze, kto wygra, po drugie, co się będzie działo pomiędzy zwycięstwem a inauguracją w styczniu. I w tym czasie, dostosowując się do tego wyniku, będziemy odpowiednio aktualizowali treść tej książki. Dla tych, którzy, żeby może nikt się nie martwił, na wypadek, gdyby okazało się, że wygra Kamala Harris, nie jestem wielkim fanem, ale oczywiście wolę, żeby ona wygrała,
To nie jest tak, że nasza książka stanie się przeterminowana, bezużyteczna, no bo przecież Trump przegrał, ma już tyle lat, ile ma, prawdopodobnie za 4 lata nie będzie kandydował. Nie, bo my tam opisujemy też takie szersze tło jakby partii republikańskiej, że to jest partia, która z dużego mainstreamu konserwatywnego stała się naprawdę czymś w rodzaju Konfederacji Korony Polskiej u nas, tak? Zupełnie altprawicową, antysystemową szurią, tylko że nadal ogromną partią. I to, że oni przez lata tego Trumpa aprobowali, promowali, radykalizowali się w jego imieniu, tak? Jest dowodem na to, że nawet jeżeli Trump teraz przegra, to oni szybko wybiorą kogoś, kto będzie równie dobry jak on, dobry w cudzysłowie. To może być jakaś Marjorie Taylor Greene albo ktoś tego typu. Zresztą sam wybór J.D. Vance'a to potwierdza, tak? Z czego z kolei wynika wniosek taki, że ci fani Trumpa po prostu przerzucą, najprawdopodobniej swoją sympatię tak. Przerzucą na jego następców. Ale dobrze, co do, przejdźmy już na koniec, tak już na sam koniec do spraw promocyjnych, czyli my czekamy na wynik wyborów, czekamy co się wtedy stanie i mniej więcej w połowie grudnia dostaliśmy termin, że musimy dać ostateczny tekst i, co jest ważne, nasza książka ukaże się tylko w formie e-bookowej i audiobookowej, prawdopodobnie w okolicach inauguracji nowego amerykańskiego prezydenta, czyli gdzieś tam w drugim tygodniu stycznia. Plus minus, to jeszcze się oczywiście dogra. Wersja papierowa nie wiemy, czy będzie na razie, to prawdopodobnie zależy od tego, jak dobrze będzie się sprzedawała i jak chętnie będziecie ją czytali po prostu. Do czego oczywiście zachęcamy. Pod postem, znaczy do postu reklamującego ten odcinek podcastu dołączymy też taki post, takie ogłoszenie parafialne dotyczące tej książki właśnie, to będziecie mogli sobie poczytać i być może w najbliższym czasie jakimś tam fragmencikiem, jednym czy drugim, czy cytatem rzucimy, żebyście wiedzieli, z czym to się będzie jadło. I tą shameless autopromocją bezwstydną, która nie hańbi, kończymy ten odcinek podcastu dezinformacyjnego. Czy masz coś do dodania? Wszystko, co ważne, już powiedziałem. Zatem dziękujemy bardzo za uwagę. Zapraszamy do dzielenia się tym podcastem, udostępniania znajomym oraz wspierania nas na serwisie Patronite. Dzięki wielkie i do usłyszenia. Do usłyszenia.